Dobry wieczór, witam wszystkich bardzo serdecznie. Widzę, że jesteśmy live. Mam nadzieję, że Andrzej mnie słyszy. Tam u niego trochę wiatr hula. W związku z tym po prostu próbowaliśmy, żebyście mieli nie tylko dźwięk Andrzeja, ale żebyście mieli także obraz. Andrzeju, czy się dobrze słyszymy? To na początek. Słyszymy się doskonale. Niestety faktycznie, tak jak wspomniałeś, no wiatr tutaj nam od kilku dni tak hula, że mimo tego, że mamy światłowód, ale mamy kłopoty z internetem, więc ale najważniejsze, że siebie dobrze słyszymy. Tak, Andrzeju, no myślę, że wszystkich zelektryzowała jedna informacja, ale myślę, że bardzo, bardzo ważna. Za chwilę porozmawiamy oczywiście o wyborze trenera Czesława Michniewicza na fotel selekcjonera, o tym, jakie żywisz w związku z tym nadzieje, jakie po prostu wiesz, jakie widzisz możliwości do polskiej kadry, ale przede wszystkim, no myślę, że informacja z weekendu, zwolniono w Ajaxie Amsterdam Marka Overmarsa, to jest niesamowita historia, nikt by się tego nie spodziewał. Jak to skomentujesz w ogóle? No faktycznie, dzisiaj dostałem od znajomego z Holandii informację, wracając z treningu. Nawet nie byłem świadomy, że tego typu afera obyczajowa miała miejsce i poinformował mnie Kamil z Holandii, który tam mieszka, że tego typu sytuacja miała miejsce. No i faktycznie jest to no, szok, cios dla na pewno kibiców z Amsterdamu, dla kibiców Ajaxu. Dla sympatyków tego klubu, jak dla całego holenderskiego futbolu, bo przecież Marco Overmars pracuje w Ajaxie jako dyrektor sportowy od 2013 roku. To on zbudował na nowo ten zespół, wprowadził go wraz z Edwinem van der Sarem, później z Erikiem ten Hagiem przecież do finału Ligi Europy, później półfinał Ligi Mistrzów. Wszystko wskazuje na to, że mogą te sukcesy, szczególnie Liga Mistrzów, no bo grają w Lidze Mistrzów, nie w Lidze Europy, w tym sezonie powtórzyć. A tu taki ząk, a tu taka niemiła niespodzianka i dymisja, przeczytałem w niedzielę. Rozeszli się panowie za porozumieniem stron i pytanie, jak na to zareaguje zespół, bo niewątpliwie wydaje mi się, że zostawi to jakieś ślady na zespole. No właśnie, powiem szczerze, jest fajny pierwszy komentarz Jaromira Kruka, naszego stałego eksperta. Gdyby wszyscy piłkarze byli tacy jak Andrzej, nie byłoby żadnych afer obyczajowych, a Marka bardzo żal, ale kobiety niejednego zniszczyły. Dobre, dobre. Andrzeju, czy ty znasz szczegóły, o co chodzi z tą aferą obyczajową? Bo ja tylko wiem właśnie, że to jest kwestia jakiejś tam obyczajowości, ale co z kobietami coś, tak? Tutaj Jarek sugeruje Kruk. Generalnie Holendrzy mają bardzo liberalne podejście do życia, mimo tego, że Marco Overmars, wiemy doskonale, że ma żonę, no to gdzieś tam wypisywał pomoc, tego co oczywiście doczytałem dzisiaj po południu wieczorem, wypisywał maile do pracownic klubu z jakimiś tam niemoralnymi propozycjami, więc faktycznie nie może być, nie mają tego typu, czy nie mogą mieć tego typu sytuacji miejsca, więc no nie dziwię się, że kroki zostały drastyczne podjęte, mimo tego, że to, co już podkreśliłem, no niesamowita osobowość piłkarska, teraz niesamowita osobowość, jeżeli chodzi o zarządzanie klubem. Człowiek, który przyprowadził do klubu kilkaset milionów euro z transferów, fantastyczne transfery do klubów robił, bo przecież przypomnę, że chociażby taki nieoczywisty jak Dusan Tadić czy piłkarz Southampton, no kto by na tego piłkarza kilka lat temu postawił, że to będzie taka postać w europejskim dzisiaj futbolu, a on to zauważył, był w stanie dostrzec jego ogromny potencjał, zakontraktował, zapłacili za niego pieniądze, no i Dusan Tadić jest kapitanem Ajaxu, no i fantastyczną robotę wykonuje, więc no na pewno duża rysa na jego fantastycznym wizerunku. No właśnie, ja myślę, że to jest po prostu jakiś dramat, bo chłop wykonywał bardzo dobrą robotę. Nie dość, że był bardzo dobrym piłkarzem, to jeszcze był bardzo dobrym, nazwijmy to, działaczem, pracownikiem Ajaxu, więc to jest cios w całą tę społeczność po prostu. Tutaj Miśko Argon, nasz stały widz, pisze, wychowywałem się na takich piłkarzach jak Overmars czy Bergkamp, dziś rano szok. Ostatnio Mason Greenwood, pamiętamy, też pobił partnerkę, wcześniej Mendy, słabo wygląda ostatnio. No,
rzeczywiście, Andrzeju, można powiedzieć, znaczy słabo. Zawsze była część piłkarzy, która miała problemy, nazwijmy to obyczajowe, ale ja się zastanawiam, wiesz co, na ile jest to związane z presją też, którą jednak mają. Nie chcę w żaden sposób ich tłumaczyć, ale jednak wiesz o co mi chodzi, że tak naprawdę część zawodników po prostu albo ucieka w łatwe panny, nazwijmy to, albo ucieka w alkohol, bo najzwyczajniej w świecie nie są w stanie znieść tej presji, nie? Tak naprawdę. Tak, tylko to masz rację z jednej strony. Z drugiej strony przypomnijmy, że to jest człowiek, który zdobył Ligę Mistrzów w 95 roku jako piłkarz z Ajaxem. Był zawodnikiem Arsenalu, był zawodnikiem Barcelony. To, co tutaj nasz słuchacz doskonale zauważył, no to jest dla mnie wybitny przykład skrzydłowego czy wahadłowego, jak powinien dzisiaj grać. Modelowy wręcz przykład. Bardzo szybki, bardzo dynamiczny, uwielbiający dryblingi, wchodzący w te pojedynki i bardzo często je wygrywający, więc faktycznie widzimy, że no nie jako piłkarz, ale jako działacz pogubił się po prostu. To pokazuje tak, z jednej strony, że mówię, jako piłkarz nie popełniał prawdopodobnie takich błędów, a może o nich nie wiemy. No tutaj zabrakło mu takiej pokory, wydaje mi się, bo wiedzieliśmy doskonale, czy wiemy doskonale, jaką pozycję ma już nie tylko w holenderskim, ale w światowym futbolu. Mówiło się przecież o tym, że Newcastle będzie chciało go przejąć jako dyrektora sportowego, że robi fantastyczne wyniki. No i gdzieś tam na końcu widzimy, że każdy, mimo tego, że jest przygotowany i przystosowany do tej presji, może się pogubić. No i no, widzimy, że Mark Overmars się pogubił. No, wypisywanie do pracownicy klubu niemoralnych maili z niemoralnymi propozycjami, bo tak z tego kontekstu tych informacji wszystkich wynika, no nie powinno, wydaje mi się, mieć miejsca, ale mówię, jesteśmy tylko ludźmi, jesteśmy ludźmi słabymi, upadamy, popełniamy błędy, miejmy nadzieję, że wszystko przede wszystkim w rodzinie mu się ułoży, bo to jest jakby najistotniejsze. On w tym momencie sam powiedział, że proszę, dajcie mi spokój, ja chcę teraz mieć spokój, jeżeli chodzi o rodzinę, o moje dzieci, żeby tutaj nie było większego kłopotu, więc miejmy nadzieję, że nie popełni większego błędu niż ten, o którym słyszeliśmy, że to tylko były informacje, że to tylko były jakieś tam maile, a do niczego więcej nie doszło, bo na pewno będzie ta sprawa przez holenderską prokuraturę i policję badana. No właśnie, może zostawmy już Marka Overmarsa, niech mu się dobrze mimo wszystko wiedzie i niech się zastanowi następnym razem też, co robi, bo wiadomo, dzisiaj któryś tu z naszych użytkowników, widzów napisał, że dzisiaj w dobie internetu nic nie ginie, można bardzo łatwo kogoś zhakować, bardzo łatwo, że tak powiem, może nie tyle nawet ośmieszyć, ile odkryć w tego typu działaniach, więc są to zupełnie inne czasy niż kiedyś. Andrzeju, nie ma co ukrywać, newsem myślę, że ostatnich nawet nie tyle tygodni, ile pewnie miesięcy kolejnych, to będzie właśnie, nazwijmy to, powołanie przez prezesa Cezarego Kuleszę Czesława Michniewicza na fotel selekcjonera reprezentacji Polski. Powiedz, jak ty oceniasz ten wybór, czy żywisz nadzieję, że Polacy awansują do Mistrzostw Świata w Katarze? Jeżeli tak, to na czym to opierasz i czy jesteś optymistą, czy pesymistą co do tego wyboru? Na razie obserwuję, słucham, czytam to, co mają inni eksperci, dziennikarze na temat tego wyboru Czesława Michniewicza, zresztą mojego kolegi, bo jesteśmy na to stanowisko. Faktycznie wybór nieoczywisty i mam wrażenie, że trochę tutaj prezes PZPN-u, prezes Kulesza poszedł pod prąd, bo sam zresztą w ostatniej naszej rozmowie mówiłem o tym, że dla mnie oczywistym, jasne jest to, że Adam Nawałka powinien zostać w tych trudnych, czy w tym trudnym momencie selekcjonerem, żeby ewentualnie ten pożar zgasić, żeby wygrać dwa mecze barażowe i pojechać do Kataru. Widzimy, że im większa była presja, im większy był nacisk na Nawałkę czy innych, tym bardziej, wydaje mi się, zamykał się w krągu tym mniejszym prezes Kulesza. Przypomnijmy, że jeżeli chodzi o czy Michniewicza, czy Nawałkę, mówiło się o Probierzu, to są wszyscy trenerzy, z którymi prezes Kulesza miał do czynienia jako prezes Jagiellonii Białystok, więc on doskonale zna tych wszystkich trenerów, zna ich mocne, dobre strony, a z tego, co ja pamiętam, to niekoniecznie mieli dobre czy doskonałe relacje z Czesiem, z Czesławem Michniewiczem, więc tutaj wydaje mi się, że dlatego jest to jego autonomiczna decyzja. Dużo zostało na ten temat powiedziane. Ja sobie sprawdziłem sukcesy Czesława Michniewicza jako trenera.
no nie powalają mnie, powiem szczerze, bo Mistrzostwo Polski Zagłębie Lubi 2006-2007, Super Puchar Polski 2004 z Zagłębiem, Legia Warszawa, Mistrzostwo Polski 2020, wiemy, 2021, no awans do fazy pucharowej Ligi Europy. No i jeżeli mówimy też o tym, że awansował z naszą młodzieżówką na mistrzostwa i to rozpatrujemy jako sukces, no to ja niekoniecznie się z tym zgadzam, więc doświadczenie jako trener ma mniejsze, można by powiedzieć, niż trener Nawałka. Sukcesy podobne. Ja mówiłem o tym, że moim faworytem jest Skorża, który prawdopodobnie w przyszłości selekcjonerem zostanie, albo Marek Papszun, wydaje mi się bardziej, że Skorża. Ale teraz to, co już, do czego chcę wrócić i na co zwrócić uwagę. Teraz już wystarczy tej dyskusji, wystarczy tych rozmów. Trzeba dać czas selekcjonerowi na to, żeby pracował i żeby wygrał pierwszy, najważniejszy mecz. Jak mawiał świętej pamięci trener Wójcik, tu już nie ma czasu na trenowanie. Tu trzeba jeździć, rozmawiać, analizować przeciwnika i wygrać pierwszy mecz, bo wiemy doskonale, że ten pierwszy mecz będzie bardzo trudny, mimo tego, że no umówmy się, Rosjanie nie są lepszymi piłkarzami od naszych zawodników, ale tam różnego rodzaju prowokacje mogą się zdarzyć i tak dalej, i tak dalej. Więc na pewno trzeba dać Czesławowi Michniewiczowi popracować, dajmy mu czas do tych baraży. No i wszystko w jego rękach, żeby się, wraz oczywiście i nogach piłkarzy, żeby się obronił. No właśnie, Andrzeju, a mi się dzisiaj bardzo podobało, fajne to było, bardzo żartobliwe, jak Szczęsny napisał, wiesz co, na tym notesiku takim, gdzie się spotkali z Czesiem Michniewiczem, trenerem, tego, narysował taki autobus jako naszą strategię, ale wiesz co, dlaczego o tym mówię, dlaczego to jest fajne, bo wiesz co ma trener Michniewicz, albo dobra, mówmy Czesiu, bo to jest fajny człowiek. Czesiu ma jedną rzecz, która myślę, że jest bardzo ważna w reprezentacji. Tak jak obserwuję, wiesz, różnego rodzaju filmy dokumentalne o mocnych reprezentacjach, tak jak Azzurri, jeszcze raz polecam wszystkim na Netflixie, to jest właśnie budowanie atmosfery, to jest właśnie to, że zobacz, że z każdym się spotkał, może jeszcze nie z każdym z liderów, ale myślę, że za chwilę spotka się z połową ekipy, no i on ma coś takiego w sobie, wiem, bo też go bliżej poznałem, we Włoszech podczas Mistrzostw Europy U21, że on po prostu, nie wiem jak to powiedzieć, no robi taką atmosferę bardzo fajną, rozwalającą wręcz po prostu tą taką sztampę i tak dalej. I nie sądzisz, że to w reprezentacji, w tym krótkim momencie właśnie teraz, kiedy trzeba, wiesz, się zebrać, może być kluczowe. I dlatego prezes Kuleszno na niego postawił. Tak mi się wydaje. Dlatego nazywamy trenera selekcjonerem, a nie trenerem. Tutaj nie ma czasu, to co powiedziałem, przywołałem słowa świętej pamięci trenera Wójcika. No tutaj nie ma czasu na trenowanie, bo ile tych treningów masz? De facto od przygotowania to są trenerzy w klubach, trenerzy przygotowania fizycznego, od taktyki są trenerzy w klubach, analitycy i tak dalej. Ty na reprezentację masz przyjechać wypoczęty, masz dostać zadanie od selekcjonera, który na dany mecz nakreśli plan taktyczny i no, trafiłeś w sedno, w punkt. No, selekcjoner to musi ktoś, kto będzie scalał, kto zjednoczy drużynę i ona będzie w stanie mu uwierzyć i pójść za tym wyznaczonym celem. No, przypomnę, to taka dygresja. Reprezentacja Holandii, zanim objął ją Koeman, to była rozbita drużyna, 11 zawodników, którzy nie byli w stanie z sobą normalnie rozmawiać wręcz na posiłkach. Koeman przyszedł, był w stanie z nimi porozmawiać, był w stanie z nich zjednoczyć, scalić i widzieliśmy, jakie były tego konsekwencje. Reprezentacja oprócz tego, że ma wybitnych piłkarzy, myślę tutaj o jednostkach, to jeszcze grała fantastycznie, więc rola selekcjonera faktycznie polega na tym, żeby zawodników zjednoczyć, nakreślić prosty plan, zrobić fantastyczną atmosferę i ściągnąć tą presję, bo przypomnijmy, jest ogromna i będzie ogromna presja na naszych reprezentantach. To, na co zwróciłem uwagę, my nie gramy z Hiszpanami, z Portugalczykami, z Belgami, my gramy z Rosjanami, oni są zdecydowanie w naszym zasięgu, ale ta presja na reprezentację, na to, żeby wygrała, jest ogromna, więc Czesław Michniewicz ma faktycznie to do siebie, że to jest mistrz atmosfery. Może faktycznie niczym Mourinho za tych najgorszych swoich czasów parkuje ten autobus w polu karnym. No wali tą lagę do przodu, ale jeżeli suma summarum w tych dwóch meczach, ja zawsze uważam, że te wartości artystyczne są dla mnie istotne, ale akurat w tych dwóch meczach
jeżeli myślimy o Rosji i o Szwecji, no to zaparkujmy autobus, jedźmy do Kataru i tam postarajmy się czy udowodnić, że potrafimy nie tylko murować, ale również konstruować. Na to jeszcze będzie czas, więc tutaj ten plan jest taki, żeby faktycznie zdjąć presję zawodników, ograć Rosjan i zagrać rewanż za ostatni mecz ze Szwedami. A myślę, że Czesław Michniewicz może to zrobić. A ja ci powiem, Andrzeju, że najbardziej genialna chyba będzie najprostsza taktyka, czyli ja ci coś powiem, tylko tego nikt nie powie głośno, ale mi się wydaje, że ja wiem, co będziemy grali za trenera Michniewicza. Ja myślę, że będziemy grali tak, że to będzie takie polskie catenaccio, bo on to dorobił doskonale w młodzieżówce z mocniejszymi drużynami, że to będzie polskie catenaccio. Oczywiście nikt tego nie powie wprost, bo to po prostu byłoby obrazoburcze, ale tak naprawdę będziemy, wiesz, zagrywać na desant. Czyli to, co tak naprawdę wczoraj to trener Kasperczak też mówił i nie wiem, czemu się wszyscy tego boją, że to jest nasza gra, zawsze była, tak po prostu gramy. Na boki, szybcy skrzydłowi, którzy są całkiem nieźli, może jeszcze nie są w takiej formie, wiesz, jak Grosik przed Euro 2016, ale mamy całkiem niezłych, wiesz, ofensywnych, kreatywnych piłkarzy na boku, Frankowski jest chociażby w dobrej formie z Lons i wiesz, i piłka na desant do lewego, lewy chyba z Milikiem, co? Bo chyba nie ma co kombinować, Milik jest w formie i wiesz, oni coś strzelą, ale kwestia jest tego, żeby obronić się, tak jak mówisz, postawić ten autobus jeden za drugiego. I jeszcze coś ci powiem, właśnie wracając do tego cytatu z filmu Azzurri o reprezentacji Włoch, ja po prostu byłem pod wrażeniem, ja jestem ciekawy, wiesz, na ile to było grane pod ekipę filmową, ale jak Mancini zrobił odprawę przed półfinałem, wiesz, stary, ja byłem w szoku, on po prostu zrobił tak, rozpisał skład, zachował się tak jak Del Bosque z książek, jak czytałem. Rozpisał skład, powiedział tak, panowie, grają ci, ja wszystkim wam ufam, co ja będę wam długo gadał, to są jego słowa dosłownie, co ja będę wam dużo gadał, dużo potraficie, dużo umiecie, jedziemy. I klasnął w dłoni, to wszystko, wiesz, o co chodzi? Właśnie futbol to czasami jest prosta gra, co? Nie, w gruncie rzeczy. Futbol to jest zawsze prosta gra. No właśnie. Tak, na jedną ważną rzecz, i to zresztą mieliśmy obraz tego grając przeciwko Holendrom, gdzie na desancie został wystawiony Krzysiek Piątek. My graliśmy w niskim pressingu i mieliśmy kontratakować. No to przepraszam bardzo, jak my możemy kontratakować z Krzyszkiem Piątkiem, który nie jest demonem prędkości? Więc tutaj no tak. taktyka jest taktyką, ale najważniejsi są wykonawcy. Okej, my możemy się cofnąć, my mamy, zawsze tak lubiliśmy grać, bo faktycznie od Grzegorza Laty poczynając po Grosika, na Grosiku kończąc, zawsze mieliśmy tych skrzydłowych, którzy byli bardzo szybcy. Dzisiaj ja mam jeden problem z tymi naszymi skrzydłowymi, dlatego ja celowo powiedziałem o Marku Overmarsie, o jego atutach piłkarskich, bo oprócz tego, że on był bardzo szybki, bardzo dynamiczny, potrafił fantastycznie grać się jeden na jednego. No niestety przy tym systemie, który preferował czy Paulo Sousa, czy preferuje Czesław Michniewicz, czyli trójka obrońców, dwóch wahadłowych, no ci wahadłowi to muszą mieć pieroński gaz, żeby ewentualnie ścigać się i wołać te piłki na wolne pole. Ja oprócz Frankowskiego, który jest szybki, ale no nie, bez przesady, to nie widzę takich zawodników na boku pola. No Krzysiek, Arek Milik, Robert Lewandowski, wiemy doskonale, że ich atutami to jest jednak piłka do nogi. Arek, fantastyczne uderzenie, takie niesygnalizowane, rewelacyjna technika. No a Robert z zawodnikiem na plecach potrafi wszystko zrobić. Ale to też nie są zawodnicy, dokładnie, którzy są stworzeni do gry z kontrataku. Więc no, tutaj będzie miał niewątpliwie bardzo trudne zadanie Czesław Michniewicz, żeby tak zestroić ten skład, żebyśmy faktycznie zaskoczyli Rosjan. Ja nie wiem, czy grając przeciwko Rosji, ja bym właśnie nie usiadł na nich wysoko, bo przy tych argumentach, które my mamy w postaci Milika, Lewandowskiego, no gdzie jest Lewandowski najgroźniejszy? W polu karnym przeciwnika. No, gdzie jest w polu karnym, no tak. No, to jest proste, no, prosta zasada. Obrońcy w Hiszpanii wszyscy zastanawiali się, no jak zatrzymać Luisa Suareza, czy wcześniej w Anglii i w Holandii. No nie wpuścić go w pole karne, no to jest prosta zasada, więc ja nie wiem, czy akurat najlepszym sposobem na granie przeciwko Rosji będzie cofnięcie się i kontratakowanie, bo uważam, że w tym momencie nie mamy tego typu zawodnika, no chyba że Grosik wskoczy na faktycznie te najwyższe swoje obroty, będzie dysponował to przyspieszenie, z którego jest znany i wskoczy do kadry. Dlaczego nie?
No właśnie, wiesz co, ja ci powiem szczerze, no ja Grosika bym cały czas jednak mimo wszystko widział, bo to jest chłop reprezentacja, jak ja to mówię od niektórych. On serce odda za tę drużynę, co ma też swoje, wiesz, znaczenie. Natomiast no dlaczego ja mówię o tej atmosferze? No bo ona naprawdę będzie kluczowa. I powiem ci szczerze, ja uważam, że przekonanie właśnie piłkarzy do trenera Michniewicza od samego początku będzie tak naprawdę najistotniejsze. I nie wiem, czy się ze mną zgodzisz, że jeżeli trener szybko kupuje zawodników, to ma bardzo duże znaczenie. Wspominał o tym trener Kasperczak, który opowiadał, wiesz co, o Mariuszu Jopie wczoraj i powiedział, że on Mariusza Jopa wystawiał z premedytacją w kolejnych meczach, mimo że czasami zrobił jakiś katastrofalny błąd, bo powiedział, że jakby Jopa nie wystawił, no to straciłby go już w ogóle. To mi się też przypomina, o czym mówił trener Piechniczek, kiedy Bońkowi i drużynie nie szło na Mistrzostwach Świata w 1982 roku, to nie zrezygnował z Bońka w ostatnim meczu. Wiesz, o co chodzi? Że czasami ten flow taki, nie wiem jak to inaczej nazwać, między trenerem a drużyną jest bardzo istotny. Wiesz, no, trener ma kilkanaście, mówi się, że do 10, 11 sekund na to, jak wchodzi do szatni, żeby tą szatnię kupić albo ją stracić. Taka jest Brawo. zasada. A No. trener to coach w dzisiejszych czasach. Bardziej to, co mówię, specjalista od przygotowania mentalnego niż od piłkarskiego. No masz trenerów od taktyki, od przygotowania motorycznego, analityków i tak dalej, i tak dalej. Przypomnijmy sobie, jaki sztab szkoleniowy miał Paulo Sousa. On tam tylko wychodził, narysował taktykę, ty to, ty to, ty to, ty to i wszystko. Macie wyjść i wykonać zadanie. Tutaj problem zawsze w tego typu meczach jest jeden i my Polacy z tym mamy. Ten problem natury mentalnej. Ja pamiętam mistrzostwa w Korei i tą słynną przemowę trenera, selekcjonera wtedy Engela. On wręcz Tak. przemotywował naszych zawodników. Oni wychodząc na boisko, pamiętacie, przypominacie sobie, Radek Kałużny, który miał z tymi kurduplami, był wystawiony na pozycji numer 9, gdzie od początku mieliśmy grać długie piłki, żeby Radek Kałużny zgrywał piłkę, żeby wygrywał tu pojedynki główkowe. Jeżeli sobie przypominacie, to Radek Kałużny żadnego pojedynku główkowego, mimo tego, że miał prawie 2 metry, nie wygrał. Więc, ale to też jest ta rola, żeby nie przemotywować zespołu, bo trener, selekcjoner już nie nauczy zawodników grać. On nie jest od tego. On ma ich po prostu dobrze poustawiać, ściągnąć presję, to do czego od początku naszej dyskusji zmierzam, bo ta presja jest ogromna na zawodnikach, dlatego bardzo dobrze, że lata po tych piłkarzach, rozmawia z nimi, już im mówi, czego on będzie od nich oczekiwał i on już buduje atmosferę. A znając podejście trenera Czesława Michniewicza, to wydaje mi się, że co jak co, ale tą presję będzie w stanie ściągnąć, bo to, co mówię, już nie tylko z naszej, ale również z rosyjskiej strony, ta presja z różnych, wiemy doskonale, względów będzie ogromna. Jest pytanie do ciebie od Kamila, naszego wspólnego kolegi Andrzejku. Panie Andrzeju, Kamil z Eindhoven pisze: Panie Andrzeju, musimy tę polską piłkę rozwinąć. A co do Sousy, przegrywa mecz wczoraj 0-1 i cały internet huczy. Właśnie Andrzej, Sousa przegrał bardzo ważny mecz z Fluminense. Sousa ponoć już, bo śledzę te doniesienia z Brazylii, ponoć już stracił szatnię. Wiesz, jacy są Brazylijczycy. Lubią trochę samby, lubią trochę żartów, lubią się trochę pobawić, lubią mieć telefon komórkowy w szatni. Się okazuje, Sousa zabronił mieć telefonów komórkowych w szatni, kazał jeść im wszystkim obiad o jednej porze w klubie, a wiemy, że tam Brazylijczycy różnie do tego podchodzą. No i ponoć już chłop ma pod górkę. Jakbyś to skomentował, bo no rzeczywiście to może być, wiesz, taki powolny odjazd Sousy z klubu, z Flamengo. Znaczy tak, no piłkarze może kiedyś uchodzili za mało inteligentnych ludzi. Tak nigdy nie było, może zdarzały się, wiadomo, jakieś tam wyjątki. Piłkarz doskonale zdaje sobie sprawę, z kim ma do czynienia. No, przecież oni doskonale wiedzieli, kto przychodzi do nich na trenera. Oni czytali informacje, jak on rozstał się z reprezentacją Polski. No to nie są ludzie, którzy nie mają swojego rozumu i mózgu i doskonale wiedzą, że jeżeli Sousa jest tak honorowy i tak honorowo rozstał się z reprezentacją Polski, to prawdopodobieństwo, że zrobi coś takiego po raz kolejny, jest bardzo duże. I on w tym swoim podejściu do zawodników, to co mówię o tych pierwszych kilkunastu sekundach po wejściu do szatni, on był już na straconej pozycji. Oni już wiedzieli, że on nie jest prawdziwy. Ja mam kilku Brazylijczyków, przyjaciół, zresztą Eddie Andradina, który u ciebie był w programie. Tak. To jest człowiek też charakterny. Oni
też lubią prawdziwych ludzi. Oni nie lubią ludzi, którzy przyjdą, będą ci opowiadać bajeczki i ty w te bajeczki masz wierzyć. Oni doskonale zdawali sobie sprawę, kto przychodzi. No, Ameryka Południowa, no, zakazy, nakazy. Jako trener... To nie dla nich. Możesz wszystkich wrzucić do jednego worka. Niemców i zawodników z Ameryki Południowej czy z Afryki, bo to się po prostu nie uda. No, pamiętamy zespoły afrykańskie, co się działo, jak oni grali kilkanaście, kilkadziesiąt lat temu w mistrzostwach świata. Jaka to była zgraja niepoukładanych zawodników. Dzisiaj ci chłopcy wyjeżdżając do europejskiej piłki, szkoląc się tam, dostają tą taktykę, to uporządkowanie swoje na boisku i widzimy, Senegal jest mistrzem Afryki, więc no to pokazuje, w którym kierunku to idzie, ale musisz zawsze być naturalny jako trener. Nie możesz oszukiwać piłkarzy, bo oni to po prostu wyczują. No i widzimy, że już wyczuli, więc Sousa na pewno nie będzie miał z górki. Wręcz śmiem twierdzić, że póki co to idzie pod górę i to bardzo mocno. Zdecydowanie. W ogóle co do Pucharu Narodów Afryki, to były wczoraj piękne obrazki, powiem ci, Salah i Mané, dwóch wielkich piłkarzy i powiem ci, że jakby ich postawa zadaje kłam o śmierci futbolu reprezentacyjnego, czy też wyższości futbolu klubowego nad reprezentacyjnym, bo obydwaj kochają swoje barwy narodowe niesamowicie, obydwaj postawili na Puchar Narodów Afryki, mimo tego, że Klopp coś marudził, to jeden i drugi postawił na to, że po prostu dla nich to jest najważniejszy turniej życia, spotkali się w finale, piękna historia, chłopcy z Liverpoolu, no wspaniałe obrazki, wiesz, jak Mane podchodzi, chodzi tam do Salaha, pociesza go, Salah po prostu płakał jak dziecko po tych przegranych w karnych. No coś niesamowitego, poezja futbolu, poezja po prostu finału Pucharu Narodów Afryki i to tak a propos tego, co Andrzej mówi, zakazów, nakazów, piłkarze to ludzie, z którymi można się na pewno porozumieć, na pewno można się dogadać, jeżeli ktoś po prostu potrafi to zrobić jako mądry trener. Andrzejku, chciałbym, żebyśmy wrócili do polskiej reprezentacji jeszcze. Czy ty byś zagrał czwórką obrońców, czy tak jak mówi trener Kasperczak, nie kombinować i zagrać po prostu tak jak grał Sousa jednak tym ustawieniem, żeby oni jednak nie wyszli z jakichś tam automatyzmów. Ale pytam się ciebie jako trenera, jako byłego świetnego napastnika, czy zostać w czwórce, czy zostać trójką, czy jednak skombinować 4-4-2? Nie wiem, czy będzie, to co już podkreśliłem, raczej Czesław Michniewicz jest teraz orędownikiem ustawienia właśnie 3, powiedzmy 5-2, trójka czy dwóch napastników w poziomie, w pionie, to już nie ma żadnego znaczenia, to już kwestia wyboru, ale raczej trójką obrońców będzie chciał według mnie grać, nie będzie chciał burzyć tego ustawienia, tylko ja musiał trochę złamać ten taki schemat, bo te takie automatyzmy i tak dalej. Wiesz, piłkarze na poziomie reprezentacji, jeżeli będziesz im kazał grać dwójką w obronie, to oni sobie poradzą. Jeżeli będziesz im kazał grać trójką w obronie, to oni sobie poradzą, bo to są na tyle rozgarnięci ludzie, całe życie to robią i tych taktyk w trakcie już nawet nie tyle meczów, ale treningów oni mają tyle, że oni są w stanie bardzo szybko zaadoptować do tych nowych warunków, czy do normalnego, czy nowego schematu. Mnie zawsze śmieszy, że zawodnicy na poziomie reprezentacji mają problem z przejściem z czwórki na trójkę obrońców. No to przepraszam bardzo, Ajax Amsterdam wychodzi z założenia, jeżeli już rozmawiamy, czy wspominaliśmy o piłkę holenderską, oni z założenia wychodzą zawsze czwórką obrońców. Ale to się tak kończy, że zostaje dwójka i prawy obrońca jest zawodnikiem defensywnym pomocnikiem, czyli pozycją numer 6. To jest wszystko tak elastyczne w dzisiejszych czasach, w dzisiejszej piłce, to o czym ja często mówię, jeżeli chodzi o szkolenie i tak dalej. Musisz być uniwersalny dzisiaj. Dzisiaj piłkarz musi być kompletnie, żeby na każdej pozycji umieć sobie poradzić. To nie ma znaczenia, czy trójką, czwórką, czy szóstką. Często było tak, że Atletico Madryt broniąc się, grając przeciwko Barcelonie, grał szóstką w obronie, więc tutaj piłkarz, to mówię, piłkarz na poziomie reprezentacyjnym nie powinien mieć z ustawieniem, czy trójką, czy czwórką żadnego problemu. Ja osobiście, jeżeli chodzi o polską reprezentację, preferuję ustawienie 4-4-2. Bo jeżeli chodzi o 3-5-2, musisz mieć bardzo dobrych obrońców wprowadzających, czyli tych środkowych obrońców. My niekoniecznie takich mamy. Musisz mieć bardzo dobrych skrzydłowych,
przepraszam, wahadłowych, jeżeli myślimy o ustawieniu 3-5-2. No przypomnijmy sobie mistrzostwa, co wyprawiał Tymek Pucha, czy to jego doświadkowanie, czy dramat. No. To był dramat. No to nie może zawodnik na poziomie reprezentacyjnym ani razu na 10 prób nie dośrodkować, czy Frankowski, który miał problem z dostarczeniem piłki w pole karne. Więc jeżeli myślimy tutaj o ustawieniu trójką i dwóch wahadłowych, zresztą Puchacz ani nie nauczony dośrodkowań, ani nie nauczony bronienia. Frankowski czy Jóźwiak. Jóźwiak, jakie ogromne problemy przecież w defensywie, więc no, tu musi być ten balans zachowany. Jako selekcjoner w tych najważniejszych momentach nie wydaje mi się, ja osobiście nie grałbym trójką, tylko grałbym czwórką. To jest moje zdanie. I ja jestem tego samego zdania co ty. Ja bym zagrał czwórką i nie kombinował. Właśnie, co do Ajaxu, Andrzejku, co ty myślisz, żebyśmy zrobili kiedyś odcinek poświęcony w całości Ajaxowi? Będziesz miał wtedy lepszy internet, żeby cię widzieć. Bo wiesz co, chciałbym taki zrobić odcinek, analizując jakiś może ich mecz zwycięski, zrobimy po Lidze Mistrzów jakimś meczu. Mam nadzieję, że będą wygrywać, bo ja im bardzo kibicuję tak w ogóle. Ale jakby, wiesz co, wydaje mi się, że to jest bardzo ciekawe byłoby też poglądowo, żeby zanalizować, w jaki sposób oni zmieniają taktykę, bo tak jak powiedziałeś, oni zmieniają różnego rodzaju systemy, oni są bardzo uniwersalni. Jeżeli byśmy mogli zrobić taki odcinek, w którym byśmy pokazali, na czym polega uniwersalność piłkarzy Ajaxu na przykładzie konkretnego meczu zwycięskiego, na przykład w Lidze Mistrzów, to byłoby super. Myślę, że to byłby fajny pomysł, także jakbyś był chętny, to możemy sobie zrobić kiedyś z naszymi widzami taką fajną analizę, ale wtedy musicie widzieć, musicie być widać. Tablicę ustawisz i nam rozrysujesz, jak to się wszystko... Nie ma problemu, bo właśnie chciałbym wam uświadomić jedną rzecz, bo to nie tak. Jest łatwo zauważyć, ale jeszcze raz, no Ręcz, 18-latek, szkolony jako prawy obrońca, ten centralny prawy obrońca. I słuchajcie, on w fazie defensywnej, on jest defensywnym pomocnikiem. On wchodzi na środek pola, czy na pozycję numer 6, czy na pozycję numer 8 i on się doskonale tam odnajduje. Ale z czego to się bierze? Nie tylko z tego, że on ma za zadanie przeciąć i wybić i ewentualnie raz na jakiś czas podłączyć się do akcji ofensywnej. On jest tak kreatywnym piłkarzem, mimo tego, że jest prawym obrońcą, czy Mazraoui, że on jest w stanie z piłką w środku pola zrobić wszystko. O tym ja mówię. O tym zaskoczeniu przeciwnika. A suma summarum wychodzą 4-3-3, jeżeli chodzi o ich ustawienie. Nikt by nie powiedział. Mogliby śmiało korzystać z ustawienia 3-5-2, ale tego nie robią, dlatego, bo oni z premedytacją w trakcie meczu zmieniają tak ustawienie, że przeciwnik nie jest w stanie się do tego ustosunkować. No słuchajcie, jeżeli ktoś obserwuje Ligę Holenderską, Ajax w tym sezonie 64 bramki zdobyte, 5 straconych. To jest niesamowite. No. To są niesamowite liczby. Tam jest nacisk na to, żeby jak najszybciej po stracie piłki odebrać futbolówkę, bo jeżeli my ją będziemy mieli, to przeciwnik nie jest w stanie nam nic z piłką nie zrobić. Więc no mówię, ta umiejętność jakby analizowania w trakcie meczu wydarzeń na boisku jest kluczowa, jeżeli chodzi o te najwyższe rozgrywki. No właśnie, Andrzejku, jest tutaj Tomasz Pawis z Kielc, nasz stały widz, który obserwował twoje drużyny na turnieju w Kielcach. Pisze: szacun dla Andrzeja za pracę z młodzieżą. Widziałem jego dwie drużyny na turnieju w Kielcach, obydwie zagrały w finale, gra rewelacja. Także widzisz, tutaj masz pochwałę swoich młodych chłopaków, którzy grali właśnie na turnieju u Jareczka Kruka. Jest pytanie ciekawe o Groklin do ciebie, więc pozwolimy sobie na chwilę wrócić do twojej kariery. Niejaki Marcin Genderka, nasz stały widz, pyta, jak wspominasz czasy Groklinu i grałeś tam naprawdę w fajnej ekipie. Przypomnijmy, Tomek Wieszczycki, fantastyczny zawodnik też, tam był jeszcze Adrian Sikora, był oczywiście Grzesiek Krasiak z tobą w duecie. Opowiedz może chwilę naszym widzom, czy mile wspominasz Groklin, ten projekt, jak ten... No słuchajcie, to Adrian Sikora to akurat był po mnie, on przyszedł jako... Po tobie, racja. No. Tak, jest jako mój zmiennik, ale to jeszcze był jeden generał z tyłu, o którym warto wspomnieć, to był Iwica Kryżanec. Człowiek, tak, który później przecież jako piłkarz Zenitu Sankt Petersburg nakrył czapeczką Wayne'a Rooney'a i w finale z Manchesterem United wygrali Ligę Europy, więc fenomenalny piłkarz, mimo tego, że browarków dziennie topił z 6, papierosy paliło, ale jak wychodzi na boisko, to się naprawdę paliło, więc niesamowity piłkarz, jak on by bardziej o siebie zadbał, no to taka no, fenomenalny piłkarz. No, był Tomek Iwica, tak? Słucham?
Iwica czy Tomek tak lubił Iwica, Wieszczycki? Iwica, nie, no Iwica Iwica, dobry, 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 dobry. 5-6 browarków dziennie, paczkę fajek, ale zawsze mówił do prezesa, panie prezesie, ale jak wychodzę na boisko, to się pali. No i faktycznie, jak wychodził na boisko, to tam napastnicy nie podbiegali, bo był tak agresywny w swojej grze, tak niebezpieczny i tak fantastycznie przede wszystkim czytał wydarzenia na boisku, ale był Marcin Zając przecież, był Rafał Kaczmarczyk, fantastycznie wyszkolony piłkarz technicznie, który nam grał piłki, Rasiak, który fenomenalnie, mimo tego, że on nie wyglądał, bo on nie biegał ładnie, ale fenomenalnie grał przecież głową. Przypomnę, że w Tottenhamie zdobył prawidłową bramkę, bo jeszcze ostatnio to oglądałem w swoim debiucie nieuznaną przeciwko Liverpoolowi bodajże. Wydaje mi się, że jego kariera by się całkiem inaczej potoczyła. Więc tam było mnóstwo zawodników o bardzo dobrych umiejętnościach, no, wybitnych jak na tamte czasy, więc fantastyczny czas, rewelacyjna drużyna, wicemistrzostwo kraju, no i te niezapomniane mecze w lidze Europy. Ale słuchajcie, ale to na co ja zwracam uwagę, Duszan Radolski, wcześniej Bogusław Kaczmarek, to co my ciężko trenowaliśmy, to co my zapierniczaliśmy w tych lasach Grodziska, to my tylko wiemy, ile my się tam wybiegaliśmy. No z serca potu zostawiliśmy na tym treningu, żeby w meczu później nikt nie był w stanie nas ani obiec, ani zajechać, mówiąc po piłkarsku, a jeżeli chodzi o te aspekty czysto piłkarskie, no to mieliśmy kilku fantastycznych piłkarzy. No to co mówiłem, Kaczmarczyk, Wieszczycki, w środku pola Mila przecież był młody, no to oni potrafili niesamowity użytek ze swoich umiejętności zrobić. Dokładnie, a wiesz co? I to był ciekawy projekt, był też bardzo interesujący właściciel, Zbigniew Drzymała, on później się rozchorował, tam nie wiem, czy tam nie wchodziły w sprawy jakieś nowotworowe historie, natomiast ja go bardzo szanowałem, ja wtedy jeszcze byłem dzieciakiem tak naprawdę, bo tak to można powiedzieć, dopiero wchodzącym w świat dziennikarstwa, natomiast no pamiętam jak dziś te wielkie boje Groklinu z Hertą, z Manchesterem City, bramkę Sebastiana Mili strzeloną z Zima, no to ta drużyna przeszła do historii polskiej piłki i myślę, że raczej pozytywnie, no nawet nie raczej, tylko po prostu to była drużyna, na którą się fajnie patrzyło i jeszcze ja pamiętam gazety angielskie później dały, że to jeden z największych blamarzy w historii Manchesteru City, że nie poradził sobie właśnie z polską drużyną, trochę jak Hoffenheim, jeżeli można to tak porównać, w jakim sensie, co ten Groklin? No, słuchajcie, to taka ciekawa historia, no przecież oni przyjeżdżają przelatują do Poznania, jadą do Grodziska na trening, no i patrzymy, McManaman, Anelka, słuchajcie, Robbie Fowler, mój idol z młodych lat. I słuchajcie, jest trening strzelecki przed meczem. My sobie tam poszliśmy, piłkarze, do tego akwarium naszego, do prezesa Drzymały, oglądać ich trening. I trening strzelecki, słuchajcie, piłka do Fowlera, volej, bum, bramka, okno. Bum, druga piłka, bum, bramka, okno. Z 16, z 20, Anelka, cuda robi z tą piłką. Mówimy, panowie, jutro ich trzeba pokonać albo nie przegrać. No ale dobra, dam radę. My mieliśmy po prostu charakter. Umiejętności oni mieli ogromne, lepsze, wyższe od Sean Wright, Philip przecież niesamowity dynamit na prawej stronie pomocy, ale my mieliśmy niesamowity charakter. My wiedzieliśmy to, czego życzę naszym reprezentantom w tym momencie, czy w danym momencie, czy w meczu przeciwko Rosji, że nie ma znaczenia, jakie oni mają umiejętności. My jesteśmy pewni i przekonani o swoich umiejętnościach, o swojej wartości. Wiedzieliśmy, że jeżeli wyjdziemy jako drużyna, to ich po prostu zjemy, bo oni nie wiedzieli, czego się spodziewać. My wiedzieliśmy, co oni prezentują, ale oni przyjeżdżają gdzieś na wioskę do Grodziska Wielkopolskiego, stadionik na 3000 ludzi, gdzieś tam w polu i nagle chłopacy wychodzą i gryzą trawę i oni nas nie mogą dogonić i oni nas nie mogą zmęczyć. Faktem, że po meczu byliśmy strasznie zmęczeni, ale my dawaliśmy z siebie wszystko w każdym meczu i to była taka, i do czego zmierzam, kim był prezes Drzymała, do niego można mieć różne o nim zdanie i tak dalej, ale słuchajcie, on był wybitnym skautem na tamte czasy. To był prezes, nie jak dzisiaj wielu prezesów, tych menadżerów mamy dookoła setki. I menadżerowie podsyłają tych zawodników. Prezes Drzymała raz na zawodnika spojrzał i on powiedział, ja tego zawodnika chcę. Koniec. Jemu nie trzeba było 20-30 podpowiadaczy, którzy by mu robili analizę zawodnika pod takim kątem, pod takim. On wystarczy, że raz spojrzał na zawodnika, on powiedział, że on tego chce i w zasadzie się nie mylił, jeżeli chodzi o tą najwyższą klasę rozrywkową, później jak zbudował ten zespół, który walczył o mistrzostwo kraju. Więc to też taka wartość dodana, że masz takiego prezesa, po pierwsze, który płaci swoje pieniądze, po drugie, który jest oddany temu, co robi, a po trzecie, no on sam wiedział, czego chce i kogo chce. I to jest jakby najważniejsza jego wartość.
No właśnie, jest tutaj jeszcze pytanie. Rysiu Czaban, nasz stały widz pyta: Zagłębie Lubin, Górnik Zabrze, Grochlin, Grodzisk z Wielkopolski, Neck Nijmegen, Wisła Kraków, Ruch Chorzów. Który klub wspominasz najmilej generalnie z tych Słuchajcie, wszystkich? Czy masz jakieś? Znaczy, wiecie co, w zasadzie wszędzie się fajnie czułem. Pamiętam taką sytuację z Zagłębia Lubin, gdzie prezes mówił, że albo podpiszę kontrakt, albo on nie skończy. Ja miałem chyba z 18 lat nowy kontrakt. Ja powiedziałem, że nigdzie niczego nie będę podpisywał, bo nie mam zamiaru tutaj siedzieć na trybunach i tak dalej, i tak dalej. Dlatego odszedłem do Górnika Zabrze i będąc zawodnikiem Górnika Zabrze, no już nie strzelałem w Zagłębiu za każdym razem, jak graliśmy bramki. Więc w Górniku się wszystko zaczęło, że bardzo dobrze się czułem. Później etap Grodziska, gdzie również no fantastyczny rok. Przeprowadzka do Holandii. Dobrze to wyglądało, później problemy ze zdrowiem, ale i tak summarum jestem z tej przygody zadowolony. No i Chorzów. Chyba Chorzów to jest takie miejsce, gdzie się faktycznie odbudowałem, gdzie trafiłem na swoje środowisko. I również jak w Grodzisku, tam wszystko po prostu spasowało. Może nie mieliśmy takich spektakularnych sukcesów jak w Grodzisku, ale również ten budżet był stosunkowo niższy, ale ta atmosfera w szatni, w drużynie, wokół drużyny, no była, myślę, że nie do pobicia. No właśnie, ja ci powiem szczerze, ja byłem na ruchu, robiłem taki duży reportaż dla telewizji Katowice. Pozdrawiam serdecznie wszystkich. A mogę się przerwać, bo ja tu czytam, tak, że tak. Zbigniew Drzemała lepszym był prezesem niż Dariusz Mojdowski. Tak, słuchajcie. Jest pytanie. Słuchajcie, Zbigniew Drzemała, Dariusz Mojdowski, jego, nie wiem, dyrektor sportowy, jego skauci odbierają, nie wiem, 100, 200 telefonów dziennie. To, co podkreślam, na co zwracam uwagę, co jest istotne również w futbolu, również młodzieżowym. Ty musisz jako trener, jako scout, jako właściciel klubu popatrzeć na zawodnika i być przekonanym, że to jest to brakujące ogniwo. I nikt mi dookoła nie będzie mówił, że jest inaczej. Że dany zawodnik się nie nadaje, bo jest jakaś frakcja, która stoi za innym zawodnikiem. Na przykład. Więc jeżeli prezes Mioduski miałby 30% tego spojrzenia na futbol, co prezes Drzymała przy tych możliwościach finansowych, no to by grali rok w rok w Lidze Mistrzów. Ja też tak mnie się wydaje, wiesz, ja szanuję mimo wszystko, znaczy nawet nie mimo wszystko, ja po prostu szanuję prezesa Mioduskiego, miałem okazję z nim dwa razy pogadać, jest to dość sympatyczny człowiek, natomiast mam wrażenie, że on po prostu, wiesz co, że ma grono podpowiadaczy, ma grono podpowiadaczy, wiesz, którzy go osaczają, bo po prostu no, gość ma kasę, ma zapał, żeby coś zrobić i mam wrażenie, że wiesz co, że po prostu każdy mu inaczej podpowiada. To trochę jak z Józefem Wojciechowskim w Polonii Warszawa ponoć i wydaje mi się, że wiesz, że gdzieś to porównanie jest uprawnione z tym, że Dariusz Mioduski chyba jest bardziej cierpliwy jednak mimo wszystko od prezesa Wojciechowskiego. Natomiast wiesz, on jeszcze się cały czas uczy, no nie? Nie ma takiego jakby jeszcze chyba przekonania do tego sam, co robi do końca, bo nawet zwalniając Jacka Magierę, który będzie naszym gościem we wtorek w ogóle, już teraz serdecznie wszystkich zapraszam, to pamiętasz, jak mówił po latach o trenerze Magierze, że on bardzo tego żałuje, że on bardzo żałuje, że go zwolnił, że wtedy uległ jakimś tam swoim emocjom i wiesz o co mi chodzi, że on po prostu się miota od koncepcji do koncepcji, on nie wie co zrobić po prostu czasami, myślę. Dlatego jak nasi słuchacze słyszeli ostatnią moją wypowiedź, czy ostatnią naszą rozmowę odnośnie tych wszystkich agentów i menadżerów, którzy nie robią dobrej pracy, nie robią dobrej no roboty. No, wiadomo doskonale, słuchajcie, no przecież żeby był ruch w interesie, to najlepiej, żeby zawodnik co pół roku zmieniał klub. Dlaczego? Bo są prowizje z tego tytułu i tak, tak dalej, i tak dalej. No przecież im więcej zawodnik zmienia razy barwy klubowe, tym więcej i tym częściej menadżerowi czy agentowi płaci się prowizje. No to jest naturalne i to jest, no, jeżeli prezes tego nie rozumie, no to ma kłopot, bo tych agentów, menadżerów po uwolnieniu tego zawodu jest naprawdę, każdy nim może być po wpłaceniu bodajże 1000 zł na ubezpieczenie na konto PZPN-u, więc no to jest największy nasz kłopot, że to co powiedziałem, tych podpowiadaczy, tych klakierów jest tylu, że prezes, który faktycznie na biznesie się zna bardzo dobrze, no piłki, to co powiedziałeś, się uczy, no szkoda, że piłki się uczy, fakt, że za swoje pieniądze, ale że Legia i generalnie my jako środowisko piłkarskie cierpimy, bo mówię, no o takim zapleczu, o takich możliwościach finansowych, klub jak Legia Warszawa powinien rok w rok z całym szacunkiem grać w Lidze Mistrzów.
Andrzeju, skoro jesteśmy jeszcze przy Legii, za chwilę, bo tu widzę, że Marcin Genderka się bardzo domaga, ale też kilku innych widzów, żeby się opowiedział o tym meczu z Węgrami. Ale dobra, to do meczu z Węgrami i za chwilę do reprezentacji dojdziemy, bo chciałem poruszyć jeszcze jedną rzecz. Czy ty może widziałeś to, co wypłynęło na kanale sportowym, tą taką przemowę trenera Michniewicza przed meczem z Piastem? Oglądałeś to może, to co Nie, wypłynęło? nie, nie miałem okazji. Nie. Nie. Tam jest, wiesz co, tam jest takie bardzo, bardzo przejmująca, wiesz, ostatnia odprawa w sumie jako trenera Legii Czesława Michniewicza, który, wiesz, mówi do Emrelego, tak, słuchaj, ty byłeś królem Azerbejdżanu, ale ty nie do końca wiesz chyba w jakim klubie jesteś. I tam, wiesz, mówi po kolei do każdego, że czy ty wiesz, w jakim klubie się znalazłeś, że tutaj w Legii, wiesz, Legii kibicuje nie 200 tysięcy, tylko 600, 700 tysięcy ludzi, to nie tylko w Warszawie, nie? Jest taka płomienna jego, jakby powiedziałbym, odprawa, wiesz, wypuszczona. Zastanawiam się właśnie, jak to się kurde ma do tego, że takich piłkarzy się czasami sprowadza totalnie nieświadomych, bo mam wrażenie, że tutaj trener miał rację, mówiąc o tym, że Emreli chyba nie wiedział, w jakim klubie do końca jest, bo i jeszcze jedno zdanie tam pada, moim zdaniem bardzo mocne i bardzo trafne. Trener Michniewicz mówi tak: wyście nie przyjechali do Legii z Bayernu, z Barcelony, tam wymienia kilka innych klubów, tylko wyście przyjechali z klubów słabszych. Legia to jest dla was wielka szansa, wiesz o co chodzi, wielka trampolina i tak dalej. Wiem, Mam ale wrażenie, że. jako trener musisz też być konsekwentny, żeby być prawdziwym w tym, co mówisz. Jeżeli na No to przykład oni fakt. mieli tam, jeżeli na przykład taki Emreli miał wcześniej wyskok na miasto i tak dalej, to jako trener no, nie powinien go wystawiać w następnym meczu i tyle. Bo ja rozumiem te płomienne rozmowy i tak dalej, ale jeżeli nie będziesz to, co powiedziałem, naturalny w szatni i nie będziesz prawdziwy, to niekoniecznie dotrzesz do piłkarzy. Dlatego no, wspomniałem o tym scoutingu. No to przepraszam, to ile osób w Legii Warszawa pracuje na stanowisku scoutów? Ilu tam jest scoutów? No Dyrektorowie, właśnie. prezesi i tak dalej. No to co? To oni nie są w stanie wyskautować jednego zawodnika i powiedzieć mu, czy otworzyć mu oczy, stary, ty nie idziesz do, z całym szacunkiem, Stali Jasień, tylko ty idziesz do Legii Warszawa. Tu albo dajesz 100%, albo do nas nie przychodź. To jest wszystko do zrobienia, tylko z jakiegoś powodu tego się nie robi. Później ma się pretensje, że tacy zawodnicy są do nas skautowani. Zwróćmy uwagę jeszcze raz na Ajax Amsterdam, jakich oni zawodników kupują. No właśnie. Wydawać by się mogło, że zawodnik, który nie ma prawa już zrobić postępu, jeżeli chodzi o europejską piłkę, za 22 miliony euro kupiony. Antony, Brazylijczyk, młody, kupiony za 18, będzie sprzedany pewnie za 50. Słuchajcie, oni rzadko robią transfery, ale jak już robią, to faktycznie ci ludzie są doskonale wyskautowani. I kto tam skautuje? Mark Overmars, to co wspomniałem, uduszanie Tadiczu, to on jedzie, to on ogląda, on rozmawia i on uświadamia ludziom. Tam idziesz do Ajaxu, to dostajesz Rolexa. On uświadamia ludziom, do jakiego klubu oni idą i co oni muszą tutaj zrobić, żeby się rozwijać. I oni mają jako ci straniwi, jako ta gwardia zaciężna, oni mają dać ten impuls pozytywny, żeby ta młodzież się rozwijała. A jak się tak się dzieje? W mniejszym czy w lepszym, czy w słabszym stopniu, ale jednak widać to po finansowym sukcesie, również sportowym. W Legii ani finansowo, ani sportowo, bo jeżeli mówimy, że my weszliśmy do fazy pucharowej Ligi Europy, my jesteśmy zadowoleni, no to tak ja nie do końca się z tym zgadzam. Ja tak samo. Andrzejku, słuchaj, kwestia jest, bo ja tak naprawdę o tej odprawie chciałem mówić, ale właśnie wróćmy na chwilę jeszcze do reprezentacji Polski. Powiedz mi, czy ty byłeś bardzo zaskoczony tym, że prezes Kulesza, mimo tego, że, bo ja wiedziałem w kuluarach już wcześniej, wiadomo, my w środowisku piłkarskim to wiedzieliśmy, że prezes Kulesza nie pała miłością do Czesława Michniewicza. Mało tego, na gali piłki nożnej ja pamiętam reakcję trenera Czesława Michniewicza, jak siedziałem z nim akurat przy stoliku, on powiedział jedno i mu powiedziałem, trenerze, a wie trener, że tam, że Kulesza się stara o to stanowisko, a on tylko tak, o Boże, to mam przerąbane, nie? Zażartował trochę, ale wiesz o co chodzi? Krótko mówiąc, nie pałali do siebie miłością w Białymstoku,
Ale jednak prezes Kulesza wykazał się, i to powiedziałem na konferencji, to mogę powtórzyć na live z premedytacją, bo tak uważam, wykazał się dużą odwagą, bo wiesz, wybrać gościa, z którym się trochę nie dogadywałeś w czasie swojej roboty bliskiej, to wymaga pewnego, wiesz, przezwyciężenia samego siebie. Tak bym to powiedział. Wiesz, no, zostając prezesem Polskiego Związku Piłki Nożnej, no nie możesz być betonowy. Musisz iść na kompromis. No nie możesz być betonowy. To się te czasy skończyły. Musisz iść na kompromis i musisz wybrać czasami, że tak powiem, w cudzysłowie, to mniejsze zło. Jeżeli faktycznie, mimo tego, że może nie do końca się zgadzają, ale on potrzebuje, przeanalizował, że potrzebuje właśnie tego człowieka, który mu zrobi atmosferę, który zdejmie to, co powiedziałem, ciśnienie, presję z zawodników, który będzie w stanie ich na tyle zjednoczyć, scalić, bo nie nauczyć przecież, jeszcze raz przypomnę, gry w piłkę nożną, czy Roberta Lewandowskiego, jak ma zdobywać bramki, tylko pod te dwa najważniejsze mecze. Co będzie później, my tego nie wiemy. No tu jest, mówię, Czesław Michniewicz może ma wszystko do uzyskania, nic i niczego do stracenia, a prezes Kulesza no podjął tutaj bardzo odważną, autonomiczną decyzję. No i chyba najważniejsza, najbardziej istotna rzecz, no bo wszyscy wiemy, że raczej Czesław Michniewicz to był człowiek Bońka. I faktycznie tutaj miał chyba problem z tym Kulesza, żeby na niego postawić. Ale widzimy, że mimo tego, że to nie był jego człowiek, że to jest faktycznie, powiedzmy w cudzysłowie oczywiście, człowiek Bońka, to był w stanie na niego postawić, bo jednak to dobro reprezentacji Polski jest najważniejsze i bardzo dobrze i na szczęście, że prezes to zrozumiał. Ja mam nadzieję, że to wszystko się uda i będziemy mówili, no, że fantastyczny jednak ruch, no nie posłuchał Niedzielanów, nie posłuchał innych i tak dalej, że postawił na Michniewicza i Michniewicz faktycznie był w stanie po raz kolejny zdobyć Moskwę, bo przypomnijmy, że już raz zdobył tą Moskwę, będąc trenerem Legii Warszawa. Dokładnie. Ja ci powiem, Andrzeju, no ja od początku na vlogu Cielą po oczach mówiłem, że jestem team Michniewicz. Potem byłem przekonany, że jednak dojdzie do wyboru Adama Nawałki. Wszystkie moje źródła, wszystkie w PZPN-ie, wszyscy mówili, słuchaj, na pewno zostanie Adam Nawałka. To mówię, dobra, trzeba swoje jakieś przemyślenia, swoje wybory schować do kieszeni i zaufać prezesowi Kuleszy. No ale jednak, proszę bardzo, team Michniewicz miał swoje drobne zwycięstwo poprzez to właśnie, że to... Ale ci powiem dlaczego, bo obserwowałem właśnie młodzieżówkę z bliska we Włoszech, no i naprawdę to, jak dobrze była zorganizowana ta drużyna, pomimo tego, że żeśmy w czapkę dostali w ostatnim meczu z Hiszpanią, ale to tak naprawdę, wiesz, oni mieli baki już tak, wyzerowane, że... Ale z grupy, w której, ja przypomnę jeszcze raz, z grupy młodzieżowych mistrzostw Europy, z finałów, gdzie mieliśmy w grupie Belgię, Włochy jako gospodarzy i Hiszpanię, myśmy przywieźli 6 punktów. Oczywiście bez końcowego sukcesu w postaci awansu, ale no, poziom tego turnieju był niesamowity, tak? Jeżeli chodzi o piłkę młodzieżową. Więc... Zgadza się, ale właśnie dlatego ja się z takimi stwierdzeniami, przepraszam cię, ale no, nie zgadzam. No, nie możemy odbierać samego w sobie sukcesu, awansu jako sukces, bo wtedy jako naród, jako naród piłkarski nigdy nie będziemy się rozwijać. My musimy być to masz pazerni. Rację, to zgadzam my musimy, się. My musimy być pazerni na to, żeby zdobywać, żeby podnosić te puchary. No jeżeli zawodnik jest minimalistą i no brawo. Dobra, wygraliśmy powiedzmy z Belgią, tam przeszliśmy tych 6 punktów, już wyszliśmy z grupy, już jesteśmy na plusie, okej, nie będzie tragedii, nie będzie jazdy, nie będzie hejtu. Nie, to my daleko i dalej nie pójdziemy nigdy. Musimy być pazerni, musimy być pewni swego, musimy być wyszkoleni. No przecież później ci zawodnicy mają trafić do pierwszej reprezentacji. No to celem samym w sobie nie jest awans do danych rozgrywek. Celem jest to, żeby w danych rozgrywkach zaistnieć. Bo ja sobie nie wyobrażam takiej sytuacji, jak przypomnijmy mecz z Japonią, ostatnie 5 minut, haniebne. Ja nie chcę takich meczów oglądać. Ja wolę na taki turniej po prostu nie jechać, odpadać gdzieś tam w fazie grupowej, ale grać rewelacyjne mecze i widać, że ta młodzież faktycznie się rozwija i idziemy jako naród piłkarski do przodu. Bo takie rzeczy mnie osobiście nie przekonują. Jeżeli już myślimy o poziomie reprezentacji, to musimy mówić o sukcesach, ale o tych wymiernych sukcesach, a nie o tym, że gdzieś weszliśmy. No to też masz rację, bo z drugiej strony to powiedział Władysław Żmuda, to powiedział Włodzimierz Lubański na vlogu Cieną po oczach. Jeżeli jedziemy na dużą imprezę,
to musimy o coś tam powalczyć. I to się z nimi absolutnie zgadzam. Natomiast wiesz, zastanawiam się nad jedną rzeczą. Jak ja patrzę na taki Senegal, jak gra, na przykład w finale Pucharu Narodów Afryki, jak dobrze zorganizowany jest Egipt, jak dobrze były zorganizowane kilka innych ekip, jak futbol się podnosi w różnych miejscach świata, to zastanawiam się, i to, może to nie będzie minimalizm, ile to będzie takie hasło, że może jeżeli byśmy, załóżmy Andrzeju, żeśmy awansowali do Kataru, zróbmy sobie takie założenie. Ja wiem, że może być karkołomne dla wielu i tak dalej. Załóżmy, że awansowaliśmy do Kataru, to czy nieuczciwie byłoby wobec kibiców powiedzieć, że każdy punkt w Katarze po prostu będzie sukcesem, bo Mistrzostwa Świata są o wiele trudniejszym turniejem niż nawet Mistrzostwa Europy, prawda? I pamiętasz, jaką pogardą cieszyli się po prostu, z jaką pogardą mówili eksperci o naszych rywalach w Rosji. Mam tu na myśli Senegal, mam tu na myśli Japonię i mam tu na myśli Kolumbię. Kiedy zarówno Senegal nas pokonał, a Kolumbia to nam wybiła w ogóle futbol z głowy, tak? Myślę, że na kilka dobrych miesięcy. Ja pamiętam te wszystkie reklamy, które zniknęły z piłkarzami w Trimiga po prostu po meczu z Kolumbią. Wiesz, no, o co chodzi? Senegal to się po nas po prostu przejechał. Tutaj nie, trochę też mam inne zdanie, bo akurat mistrzostwa, no to dawaj, o to chodzi. Mistrzostwa Europy są, czy były, już teraz jest trochę więcej tych zespołów, ale były trudniejsze niż Mistrzostwa Świata, bo na Mistrzostwa Świata to mogłeś trafić na tych przysłowiowych kelnerów w grupie, czy dwóch i tyle. Dwa mecze wygrywasz, idziesz dalej. Dzisiaj faktycznie no, trafiasz na taki Senegal, ja pamiętam 94 rok Mistrzostwa Świata w Stanach Zjednoczonych, Nigeria. Jeden piłkarz, który robił, czy dwóch robotę, Nwankwo Kanu, który tam fantastyczną robotę robił. To był pierwszy zespół, który był afrykański poukładany, oprócz Kamerunu z Rogerem Milą. I słuchajcie, Milą, wcześniej tak. Te afrykańskie zespoły, one były rewelacyjnie, jak dzisiaj przygotowane fizycznie. Motoryka na bardzo wysokim poziomie, technika rewelacyjna, ale gdzieś ten brak ogłady, ten brak taktyki, nieuczeni byli jeszcze w klubach, bo nie było ich na tym najwyższym poziomie europejskim aż tak wielu. Zwróćmy uwagę, ilu tych zawodników z Senegalu gra na najwyższym poziomie w Europie. To są piłkarze ukształtowani, w cudzysłowie, żeby nie zostało tutaj posądzone jakiś rasizm, ale to są zwierzęta. To są zawodnicy motorycznie, którzy każdego zjedzą de facto. Więc często się z tymi Afrykańczykami, z tymi piłkarzami z Afryki ścigałem, zderzałem i tak dalej. To naprawdę boli często. Więc do czego ja zmierzam? Wracając do to, co powiedziałeś. No my, tak. Mistrzostwa Europy, my wychodzimy z grupy, my jesteśmy zadowoleni, ale u nas już zabrakło baków benzyny. Takich słów użyłeś, podobnych, prawda? No nie może młodemu zawodnikowi w wieku 21 lat po trzech meczach zabraknąć baków benzyny. No to gdzieś jest popełniony właśnie problem. No jak może zawodnik 21-letni nie mieć siły rozegrać trzech meczów? No to przepraszam no bardzo. Masz rację. Więc ten problem jest popełniany od najmłodszych lat, bo my po prostu nie trenujemy ciężko. My nie trenujemy intensywnie. Te intensywności, to się wszystko przerysowało. Te intensywności, schodzimy z intensywności na rzecz właśnie schematów i tak dalej, i tak dalej. Zawodnicy są uczeni schematów, nie są gonieni, mówiąc krótko, po boisku. No i tego mamy efekty, że później zawodnicy z Afryki po prostu nas obiegają, wyprzedzają, nie tylko z Afryki, ze Skandynawii, z kimkolwiek byśmy nie grali, po prostu większość ładniej, żeby to inaczej, żeby to tak dosadnie zabrzmiało, nawet ładniej od nas biegają, bo oni biegają, oni pracują. Od najmłodszych lat, a u nas z tym jest ciężko. Więc no, trafiając na taki Senegal, faktycznie no, remis ewentualny, no to będzie czy no, to będzie duży sukces w tym momencie. Dokładnie. Andrzej, ale wiesz co, jak ja patrzę na takiego Koulibaly, Boże, kochany człowieku, ja bym był napastnikiem, bym się bał przeciwko niemu grać, bo generalnie no to jest, wiesz, ty by powiedziałeś, tak. Oczywiście to nie chodzi o żaden rasizm zwierzę czy coś, ale ten chłop, jak po prostu weźmie kogoś w kleszę, no to generalnie to koniec, to po tobie po prostu, no mam co? Wrażenie, że... Dygresja, no. Znaczy to muszę to powiedzieć, gramy przeciwko Dawa. Ajaxowi, wrócił Japsa. No. Ja zawsze no. też miałem jak dzik, bo ja też taki bardzo agresywny byłem na boisku i taki no. dobrze zbudowany i tak dalej, i tak dalej. I słuchaj, i ja się zderzałem ze Stanem, z Japem Stanem. Tak. To słuchaj, to jakbyś wbiegał w ścianę. Kontakt z nim był wręcz bolesny. Ja wręcz za cel, koledzy się śmiali, miałem to, nie żeby go okiwać, tylko żeby go obalić, żeby on się przewrócił. Masakra.
On tak mocno stał na nogach, to jest tak gość zbudowany, to był tak gość zbudowany, do dzisiaj zresztą jest, że niemożliwością było go przewrócić. I my mówimy o takich 11 zawodnikach, czy 10. Więc ten poziom wytrenowania jest u nich na wybitnym, najwyższym poziomie. I do tego my musimy jako naród, jako piłkarze, jako trenerzy, jako adepci piłkarscy dążyć. Inaczej my nigdy nie zrobimy kroku do przodu. Dokładnie, więc jakby, wiesz, musimy się uczyć od wszystkich tak naprawdę. Ja mam wrażenie, że wiesz, mądry człowiek to potrafi wyciągnąć wnioski, patrząc na każdy zespół, na każdy turniej, na, nie wiem, czy Puchar Narodów Afryki, czy coś, wiesz, bo to piłka to też spostrzeżenia, piłka to też wprowadzenie czegoś nowego. Robert Spol pisze ciekawie, właśnie to a propos, co, o czym mówiłeś, Andrzejku, czyli, ale ja nie lubię polskiego minimalizmu, oczywiście, że miniony rok był słaby, a na przykład mecze z Hiszpanią czy z Anglią pokazały, że mamy duży potencjał i nie można nazywać remisu sukcesem albo skreślać nas. Ja ci coś powiem, a propos tego meczu z Hiszpanią, bo może masz inne zdanie, a to dobrze, jak będziesz miał inne zdanie, bo zawsze wtedy się dobrze ogląda, ale ja ci powiem, że ja nie byłem zachwycony tym meczem z Hiszpanią. Hiszpanie, znów trochę taka nasza pogarda się wtedy wdała. Ja ci powiem dlaczego. Ile wszyscy pisali, że to nie jest ta Hiszpania, że to ona już tak wcale dobrze nie gra, a Hiszpanie przegrali co? Półfinał w karnych, więc generalnie rzecz ujmując, ja bym chciał, żebyśmy w karnych przegrali półfinał i żebyśmy byli tak słabi jak Hiszpania. Ja byłem na trybunach Kartuchy wtedy tego meczu, no ja ci powiem, że to był mecz z perspektywy trybun, mówię jeszcze raz, w telewizji czasami mecz wygląda inaczej niż z perspektywy trybun, ale my naprawdę nie byliśmy tam jakoś super, wcale nie graliśmy, no Hiszpanie cisnęli i końcowe minuty, jak to kiedyś powiedział trener Engel, z minuty na minuty widać było, że nam coś wmontują. To jest cytat z dokumentu Korea, znaczy w kadrze Tomka Smokowskiego. Wiesz, o co mi chodzi? Krótko mówiąc, ja mam wrażenie, że my przeceniamy niektóre mecze za sousy po prostu. Tak mi się wydaje. No. Ale to wynika z naszego charakteru, z naszej takiej bojaźni. Zwróćmy uwagę, jeżeli chodzi o mecze reprezentacyjne, kiedy my zaczynamy grać w piłkę? Wtedy, jak tracimy gola. No tak, najczęściej. Schodzi z nas ciśnienie. Często jest tak, że trenerzy, zresztą moi trenerzy, którzy mi prowadzili również, była odprawa i mówili, no to takim mi zawsze na zawsze zapadło w pamięć. Gramy z tyłu na zero. A ja się zawsze pytałem trenerze, jak stracimy w piątej minucie bramkę czy w drugiej, to co wtedy? Jak możemy wychodzić z założenia, że gramy na zero? Nie, no grajmy do przodu, strzelmy trzy, stracimy dwie, ale strzelimy trzy. Na tej zasadzie, o takiej mentalności mówię. My nawet trafiając na słabą Hiszpanię, obyśmy trafili na słabych Rosjan, my musimy umieć te ich słabsze strony i słabszy dzień wykorzystać. Premedytacją właśnie, strzelić im trzy, cztery bramki i zapomnieć. O tym ja mówię, a mimo tego, że Hiszpania faktycznie, no to nie, ona nie była najmocniejsza, nie grali jakoś specjalnie widowiskowo, szczerze powiem, nawet na to się patrzeć nie dało, to jakby nie była Hiszpania, ale my nie byliśmy w stanie jakby zrobić różnicy, mimo tego, że indywidualne umiejętności poszczególnych zawodników mamy na naprawdę wysokim, światowym przecież poziomie, więc tutaj ta sfera mentalna zawsze odgrywa w tych najważniejszych meczach rolę i tu często jesteśmy na tej straconej pozycji. No tak, ale z drugiej strony mówię, ta najsłabsza Hiszpania została w półfinale, więc... No tak, więc nie, ale bo oni mają na tyle umiejętności, że mimo tego, że słabiej się będą prezentować, ale oni się bronią umiejętnościami, właśnie tym wyszkoleniem. Brawo. Wiesz, no to jest to. No dlatego mówię, no to jest ta przewaga ich wyszkolenia, przewaga ich umiejętności, bo tam każdy potrafi zrobić różnicę, mimo tego, że będą słabsi, że nie będą w odpowiedniej formie, dlatego zaszli tam, gdzie zaszli, mimo tego, że słabo grali. Tak, Andrzeju, o zawodników z Ekstraklasy jest tutaj pytanie. Użytkownik Paweł Pix pyta, wrócę do tego pytania. Panie Andrzeju, proszę powiedzieć, czy warto powoływać do kadry zawodników z Ekstraklasy, szczególnie tych, którzy już grali. Paweł Pix nie chce wymieniać nazwisk. Ja też nazwisk nie będę wymieniał, natomiast ja w ogóle uważam, i też rozszerzę to pytanie do ciebie, że w ogóle nieobserwowanie Ekstraklasy, czy też mówienie, że tutaj nie ma na rybku, nie można to przez sousy, no to była głupota po prostu totalna, bo jednak zawsze kogoś możesz wyłuskać, znaleźć. Ja przypomnę Mączyński, Jędrzejczyk, to były dwa bardzo ważne ogniwa w drużynie Adama Nawałki. Także to tyle. Ale jakie jest twoje zdanie właśnie? Czy tu w Ekstraklasie możemy kogoś...
Musimy. To jest jakby właśnie to jest ta umiejętność spoglądania na zawodnika i ewentualnie co on może dać reprezentacji. Więc w przyszłości, no nie może być tak, że selekcjoner nie obserwuje naszej reprezentacji, czy nie jeździ na mecze, jak miało to miejsce w przypadku Paulo Sousy. No to jest nie do rzeczy. No właśnie. No przecież nigdy nie wiesz, to jest reprezentacja. Tutaj nie budujesz zespołu na 3 lata, 4 lata do przodu. Tutaj musisz budować na najbliższy mecz. I ja to wspominałem, często się kłóciłem z moim kolegą Darkiem Dziekanowskim. Mówiłem, no Krzysiek Piątek, jak tak wystrzelił w Genui, no strzelał bramkę za bramką, no to panowie, powołujemy go i wystawiamy do pierwszego składu. No jeżeli tak uderzy biodrem, wpada, plecami wpada, głową wpada, no to czego my więcej od napastnika chcemy? Więc jak najbardziej, jeżeli zawodnik w ekstraklasie tylko się wyróżnia, powinien dostać szansę, żeby sprawdzić się na poziomie reprezentacyjnym. Ja nie mówię, że on teraz ma się sprawdzić w meczu z Rosją, ale no po to jest ekstraklasa, po to ci zawodnicy, sam grałem w ekstraklasie i poprzez ekstraklasę trafiłem i zresztą wszyscy trafili do reprezentacji Polski, żeby z tego korzystać, bo może być tak, że moment się przegapi, prześpi i dany zawodnik nigdy nie zrobi postępu i zgaśnie, po prostu. Andrzeju, ja wrócę do słów Henryka Kasperczaka, który jest tutaj na naszym vlogu takim autorytetem, takim guru i bardzo dużo naszych widzów traktuje go z ogromną estymą i słusznie. On powiedział jedną rzecz. On powiedział jedną rzecz, że poważne federacje, takie jak francuska, to w ogóle, po pierwsze, nie ma możliwości, żeby nie Francuz objął drużynę narodową, to jest jedna rzecz, a druga rzecz, to powiedział, że to jest absolutnie niemożliwe, żeby jakikolwiek trener zdalnie pracował z reprezentacją Francji, którąkolwiek, że jest to absolutnie niemożliwe. Ja nie wiem, zapytałem się trenera Matusińskiego, trenera naszych Złotek, z którym się bardzo lubię, pracując też z nim jako dziennikarz, i się pytam, trenerze, czy to jest możliwe, żeby trener robił sztafetę niemiecką i nie mieszkając w Niemczech? No nie, no to nie jest możliwe. Wiesz, o co mi chodzi? Czyli my czasami po prostu ulegamy jakimś mirażom, jakimś głupotom, jakimś, ja nie wiem po prostu, jak to inaczej nazwać. Trener reprezentacji danej musi mieszkać w kraju, w którym pracuje. To jest chyba oczywiste. Wiesz, no, ale to ja pójdę krok dalej. No to jakby, wiesz, no, oczywista oczywistość. To jest jakby, mówisz o sprawach, które nie powinny w ogóle mieć miejsca. Przykład. Wyjeżdżając na zachód, tak. Ja wyjeżdżając na zachód do średniego holenderskiego klubu, umówmy się, ale ja już od drugiego, trzeciego dnia miałem lekcję holenderskiego w klubie z tymi obcokrajowcami, którzy przyszli. Ja miałem się ich języka holenderskiego od razu uczyć. I nie ma, tutaj nie ma, tu masz w kontrakcie zapisane, że ty masz jak najszybciej zasymilować się z zespołem. Że masz się zacząć dogadywać i jak najszybciej mówić w języku ojczystym, żeby się z tymi zawodnikami dogadywać. No nie może być tak, że trener będzie do ciebie mówił ciągle po angielsku. Też musisz wykazać jakąś inicjatywę. Do Polski przyjeżdżają zawodnicy, ja słyszę, że on jest 2 lata z zagranicy i on nie mówi po polsku. To jest dramat. No, w szatni Krakowi mówiło się po angielsku w ostatnim czasie. No to ja przepraszam, to gdzie my jesteśmy, ja się pytam. Dobrze zadałeś pytanie. I to jest ta kwestia tych negocjacji przy podpisywaniu kontraktu. No to jeżeli ja podpisuję kontrakt, ktoś zarabia, nie wiem, 1 000 000 euro miesięcznie, to ja mówię, słuchaj stary, to teraz tak, jeździsz na każdy mecz ekstraklasy, masz tutaj dom czy mieszkanie, samochód i tak dalej, uczysz się języka polskiego, no bo za to bierzesz pieniądze. No stacjonarnie to w dobie pandemii nauczyciele pracują. Ale ze względu na ryzyko zakażenia. No ludzie, nie daj mi się zwariować, ale to jest wszystko do zrobienia na poziomie i trzeba to właśnie zrobić. To, co powiedziałem o prezesie Drzymale. Jego negocjacje ze mną, grał w tenisa, trwały 30 sekund. Konkretnie. Brawo. Co chcesz? To. No słuchajcie, a u nas 6 prawników, jakieś niedomówienie i tak na samym końcu wychodzą jakieś jaja, nie? Bo się nie potrafią porozumieć. No to jest kwestia zawsze negocjacji. Tego pokazania człowiekowi, którego będę zatrudniał, czego ja od niego oczekuję. Po prostu. Jeżeli ja cię zatrudnię, ja czegoś od ciebie oczekuję. No a tu chłop przyjechał, siedział sobie w ciepłej Portugalii, bo za zimno było na to, żeby pojechać do Szczecina na mecz ekstraklasy. No Chryste Panie, a w Szczecinie fajnie grają w piłkę akurat, nie?
No właśnie, to jest po prostu właśnie. I tu jest dobre pytanie, Andrzejku. Kamil Zeindhoven, nasz wspólny kolega, pyta: ciekawe, czy Medikasz uczy się naszego języka? Nawet mama jego mówi, ale ledwo. Jak można zapomnieć języka polskiego? Ja myślę, że Medi to musi przede wszystkim dla siebie nauczyć się tego języka i wiesz, żeby się komunikować z kolegami, ale też kwestie wizerunkowe tu są ważne. Odwołam się jeszcze raz do Neymara, który z wizerunkiem ma różne tam problemy, wiadomo. Natomiast nad jego wizerunkiem pracuje 227 osób. Zapamiętałem tę liczbę, specjalnie zapamiętałem tę liczbę, bo ale to poważnie. Jest nawet wielka agencja. Polecam też kolejny film Netflixa. Nie to, że Netflix mi płaci, ale robi super produkcję, bo zaraz mi ktoś powie, że Cionie płaci nie tylko PZPN, że chwali Michnowicza, ale jeszcze Cionie płaci Netflix, że Ciona ciągle Netflixa chwali, ale mam to gdzieś. Chodzi o taką rzecz, że. W tym polecam ci, wiesz co? Nie wiem, czy widziałeś, bo może widziałeś ten dokument o Neymarze, czy częściowy, ale właśnie tam jest, tam to pokazuje, jak, żeby wiesz, wychować piłkarza i też utrzymywać go na tym topie marketingowym, ile osób nad tym pracuje, co Neymar zakłada, jak mówi, w co mówi, gdzie mówi i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Wiesz, o co chodzi? Wiesz co, Dlatego to wracam. chyba, ja wiem, ale to chyba nie jest dobry przykład dla młodych adeptów piłki nożnej. Dlaczego? No, to jest, on jest tak zepsuty, mówiąc kolokwialnie. Przecież on się nawet francuskiego nie chce języka uczyć. No to tu To wspomnę o inna tej sprawa. grupie Ameryka Południowa. No oni nie chcą się francuskiego uczyć. Dlaczego oni w Paryżu, czyli grupa z Ameryki Południowej, nie dopuszczała do siebie Mbappé, bo on nie mówił po hiszpańsku, a oni nie mówią po francusku. No Chryste Panie. I pięciu sobie mówią po hiszpańsku, oni się nie będą francuskiego uczyli. Także to też nie jest tak do końca. No to ma słabych, jeżeli ma 227, to ja bym walił jednego, ale konkretnego, nie? No ale ktoś tam wiadomo Dobre. pieniądze musi zarabiać. Więc Matty Cash, jeżeli chodzi o jego osobę, on już na początku pokazał, ja wiem, że to nie jest dla niego łatwe. Jego mama nigdy, to nie jest jego wina, tylko to jest zawsze wina rodziców. Mama nigdy go nie uczyła języka polskiego i tu był popełniony błąd. Nie wiem dlaczego, ich sprawa, to jest jakby w tej rzeczy nie wnikam, ale on już pokazał po tym pierwszym powołaniu, nagrał jakiś tam filmik, puścił w internet, że on już się uczy, że on już się uczy Mazurka Dąbrowskiego. No wiecie doskonale, że no ja mówię, wyjeżdżając do Holandii, nie to, że go bronię teraz, ale wyjeżdżając do Holandii, mówię po niemiecku i po angielsku. Polski to dla niego jak dla nas chiński, no to umówmy się. On z tym językiem to miał do czynienia może dwa razy, ale ja mam takie przekonanie, że on chce się tego języka nauczyć, bo to nie wydaje mi się, że to jest jakiś bajerant. To jest człowiek, który będzie kilka lat grał w tej reprezentacji. On doskonale zdaje sobie sprawę, że jak się nie zaasymiluje, to go grupa nie przyjmie. To nie jest głupi chłopak, to jest inteligentny chłopak, który ma również doradców, którzy mu mówią, żebyś jak najszybciej się tego języka nauczył. Ja mówię, że my z tego chłopaka będziemy mieli bardzo dużo pożytku. Dokładnie, ja wiesz co, Meti wydaje się być sympatycznym chłopakiem, absolutnie go nie skreślam. Co prawda, Gianni zawsze mówi, że nie ma na boisku takiej pozycji jak sympatyczny chłopak, ale wydaje mi się, że Atletico Madryt by się też przypadkowym piłkarzem nie zainteresowało. Też nie wiem, na ile jest to gra menedżerska z tym atletem. Ale Tomek, No. Tomek to nie jest ten wykładnik i tak dalej. To niekoniecznie się, ja się też często z nim nie zgadzam i to, że no nie fajny chłopak, no ale gdzie mu życiś tam będzie? No jeżeli mówimy właśnie o tym graniu, murowaniu i tak dalej i o zawodniku, który ma niesamowite odejście i dynamikę, no to mamy takiego gościa. W końcu Grosik, powiedzmy, gdzieś tam gaśnie powoli. Miejmy nadzieję, że jeszcze nam coś da tej reprezentacji, ale to jest taki gościu o takiej właśnie charakterystyce. Jeżeli myślimy o tym 4-4-2, czy o tym graniu z kontrataku, no to Boże, wypisz, wymaluj, no. To prawda, wiesz co, no generalnie rzecz ujmując, uważam, że żadnego piłkarza, który dobrze umie grać w piłkę, nie powinniśmy, z żadnego nie powinniśmy rezygnować. Jeżeli ktoś chce grać w polskiej reprezentacji, no to wiesz, to myślę, że nie ma co mu zamykać drogi. Pytanie, czy on zechce, czy w ogóle jego by chciała reprezentacja Anglii, bo to jest już drugie pytanie. Myślę, że tam jest chyba więcej na jego pozycji bardzo dobrych piłkarzy. Ktoś to kiedyś wyliczał, ile jest piłkarzy na jego pozycji w reprezentacji Anglii, także chyba tam nie miałby większych szans też na grę po prostu. No. Nie, Też trzeba być uczciwym. nie, no to wiadomo, że tak. No, to, no, nie oszukujmy się, ale trafił do reprezentacji, to jest jakby no,
trafił do reprezentacji Polski, dostał polski paszport, więc korzystajmy z tego, kogo mamy. Ja tylko mówię o jego charakterystyce jako piłkarza, bo to jest dla mnie jakby w tym momencie najbardziej istotne, czy on jest fajny, czy nie fajny. No, na pewno w grupie, i to zawsze tak jest, no lepiej, jeżeli jesteś fajny i umiesz grać w piłkę, niż nie, że jesteś niefajny i umiesz grać w piłkę. No to sorry, no zawsze tak jest. No to musisz się umieć jednak z zawodnikami dogadywać, bo to nie jest tak, że jesteś sam na boisku. Masz tych 10 partnerów, z którymi musisz się doskonale rozumieć na boisku i poza boiskiem, bo często te relacje poza boiskiem decydują o tym, jak ty będziesz siebie, czy nawzajem będziesz się odnajdywać na boisku. To prawda. Andrzejku, powiedz mi jeszcze jedną rzecz, bo zbliżają się właśnie Mistrzostwa Świata w Katarze. Ja widzę trzech faworytów tych mistrzostw. Ja wiem, że to jeszcze daleka droga, chociaż nie tak bardzo daleka, patrząc na stabilizację tych drużyn. Czyli mam tu na myśli Argentynę, która jednak idzie w górę bardzo mocno. Wygrała Copa America. Messi, dla Messiego to będzie chyba ostatni mundial. Tak to przynajmniej zapowiadają Argentyńczycy, jak i sam Messi. Drugi mój faworyt to jest Francja, która może wystawić 3 lub 4 składy po prostu i wydaje się być najbardziej mimo wszystko ustabilizowaną drużyną, pomimo tego, że na Euro tam Mbappe miał chwilę zawahania i im nie wyszło. No i trzecie jednak widzę tą odradzającą się Brazylię, czyli daję trzy drużyny, które moim zdaniem mogą powalczyć o tytuł, być może czwarta Anglia. Ale jak ty byś, chociaż Anglicy to zawsze mówią, że jadą po tytuł, a potem trochę jak my, że gdzieś tam odpadają po drodze. Powiedz, jak ty widzisz ewentualnych faworytów do wygrania w Katarze i jeżeli tak, to które to drużyny by były? Nie skreślałbym Belgów, bo to jest też zespół, który powiedzmy z tą genialną swoją nacją piłkarzy, którzy już powoli jednak z tej sceny największej międzynarodowej będą schodzić. Ich bym nie skreślał, bo wiemy doskonale, że również potrafią dobrze grać w piłkę. Francja, okej, tylko że to dla mnie są takie, do pewnego momentu grają dobrze, ale później zawsze gdzieś rodzą się konflikty. To takie rozkapryszone gwiazdy, Pogba właśnie, Mbappé, no zawodnicy, którzy no nie zawsze im jest po drodze z selekcjonerem, z kolegami i tak dalej, i tak dalej. Piłkarsko tak, masz rację, ale wydaje mi się, że w ostatecznym takim boju mogą sobie z tą sferą mentalną nie poradzić. Argentyna jak najbardziej. Może to być zespół, który będzie w stanie sięgnąć po trofeum. Brazylię ostatnio miałem okazję oglądać. Nieźle się ich ogląda, ale jednak faktycznie Argentyna, tu się z tobą zgodzę, jest to zespół, który wydaje się jest mocno tutaj w tym momencie zbudowany, ale też nie zapominajmy o któryś właśnie z afrykańskich zespołów, które no można właśnie mocno namieszać. To, co mówiliśmy, ta fizyka, ta pogoda, która tam będzie, no może sprzyjać zespołom właśnie z Afryki, więc też bym tutaj ich na koniec nie skreślał. Ja w ogóle kibicuję, wiesz, wszystkim drużynom afrykańskim. Moja pasja do futbolu zaczęła się też między innymi do takiego meczu Nigeria-Hiszpania z 98 roku. Może pamiętasz ten mecz? Ja byłem wtedy dzieciakiem, ale po prostu i ta bramka Sandeja Oliszecha wtedy w tym meczu, zresztą nikt nie stawiał na Nigerię w tym spotkaniu, natomiast Nigeryjczycy wygrali 3-2 i pięknego gola, chyba jednego z najładniejszych w życiu, powstał dokument FIFA, króciutki o tej bramce. Sandy Oliszek strzelił na 3-2, pokonując Zubizarrettę, więc to był taki złoty skład Nigerii, który można zresztą wymienić. Tam był Taribo West, tam był Sandy Oliszek, właśnie wspomniany przez ciebie Nwankwo Kanu, Baba Yaro, Babangida, więc jakby wiesz, zresztą piłkarze Ajaxu notabene, więc wiesz, to był dream team. Gdyby tam widzisz, tylko że znów dyscyplina u nich, no dyscyplina, oni wygrali grupę i potem wiesz, trochę poimprezowali, po latach to przyznawali w nigeryjskich mediach i po prostu dostali w czapę 4-0 oddani, nie? W następnym meczu 1-8, bo byli na cyku po prostu w tym spotkaniu, więc to jakby wiesz, kwestia jest tego jeszcze dyscypliny, jak oni moim zdaniem połączą dyscyplinę taktyczną z umiejętnościami, to mogą być nie do zaorania. Zarówno Senegal na przykład, czy Nigeria. Nie? Roberto Carlos, to jeszcze Roberto Carlos w 98 roku mówił, że przed finałem zamawiali o 12 w nocy pizzę, frytki i hamburgery.
że jakby się trochę bardziej sportowo prowadzili, może to by, mimo tego, że to byli wybitni przecież piłkarze, może by to inaczej wyglądało, ale sam się do tego przyznał. Ale ja jeszcze wspomnę takiego jednego piłkarza, Abedi Pelé, niesamowita lewa noga. No, wspaniały piłkarz, to był jeden również za młodych lat z moich ulubieńców, na których uwielbiałem patrzeć i się wzorować. JJ Okocha, oczywiście Eintracht Frankfurt, brawo tutaj, no również czarodziej Bundesliga, to było moje oczko w głowie jako młody chłopak, codziennie, co w sobotę oglądałem Sat 1 plus Ballshow, także no fenomenalny również piłkarz. Słuchaj, to w ogóle te mistrzostwa, tutaj Jarek Wąż, nasz stały widz, pisze: ostatnia szansa Messiego zostać mistrzem świata jak Maradona. Ja w ogóle, Andrzej, myślę, że to byłoby piękne mistrzostwa, bo zwróć uwagę na jedną rzecz, to będą piękne mistrzostwa, ale Neymar zapowiedział, że to będą jego ostatnie mistrzostwa, w związku z tym to jest ostatnia szansa na zdobycie tego lauru dla Neymara, którego on jeszcze nie ma. Messi zapowiada, że będą to jego ostatnie mistrzostwa. Myślę, że ostatnie mistrzostwa będą też dla, mam nadzieję, że pojedziemy, dla Roberta Lewandowskiego, to prawdopodobnie, jeżeli Portugalia się dostanie kosztem Włoch, to będą to ostatnie mistrzostwa dla Cristiano Ronaldo. W związku z tym, wiesz, to może być taki zmierzch bogów piłkarskich i dla każdego z nich to będzie ostatni moment, żeby wygrać z reprezentacją. Messi nie jest, sam mówi o tym w wywiadach, nie czuję się spełnionym piłkarzem, bo nie zdobyłem trofeum z Argentyną, tego najważniejszego. Tego trofeum nie ma też Neymar, więc to będzie, no wiesz, któryś z nich skończy karierę niespełniony, tak bym to powiedział. No, oby nie był to Robert Lewandowski, bo my się musimy tutaj faktycznie na tym skupić, bo wiemy doskonale, jakimi oni są piłkarzami. Bardziej tutaj, jeżeli chodzi o tą sferę mentalną, to co mówię, to patrzę, że faktycznie zależy bardziej, wydaje mi się, Messiemu. Nie mówię, że Neymarowi, nie, tylko tu jest takie wielkie show w tym wszystkim, więc ja życzę Messiemu, bo moim również zawodnikiem, którego uwielbiałem, do dzisiaj uwielbiam na YouTubie oglądać, Diego Armando Maradona, człowiek z genialną lewą nogą, i faktycznie, jeżeli ten fenomenalny piłkarz, najlepszy na świecie, ma jemu dorównać, to musi w tych ostatnich mistrzostwach pokazać coś ekstra, bo wiemy doskonale, że w reprezentacji Argentyny póki co, oczywiście ostatnio mają sukces, ale na tych najważniejszych światowych imprezach, no to albo się nie znajdują, albo im nie idzie. Jest Jacek Wodarczyk, pisze: koniec ery Messiego i początek ery Mbappe. Ty wspomniałeś o Mbappe. Właśnie, Andrzej, czy to może być nowa epoka Kiliana Mbappe? Bo wydaje się, że to jest facet, który przerasta innych piłkarzy w tej chwili. Wspomniałeś o rozkapryszeniu, ja bym dodał rozkojarzenie jeszcze. Chociaż on już ma tytuł mistrza świata tak naprawdę. Więc jakby, no ale wiadomo, obrona tytułu to jest coś niebywałego. Czy twoim zdaniem Mbappe może zdominować futbol po odejściu tych wielkich, czyli Neymara, czyli Messiego, Cristiano Ronaldo, bo to za chwilę się stanie, Roberta Lewandowskiego, czyli tej czołówki gigantów, tych oni za chwilę wszyscy zejdą ze sceny piłkarskiej, tak naprawdę, czy Mbappe może być takim nowym bogiem futbolu, ja bym to tak rozszerzył nawet. Mbappe, Haaland, jeżeli będą go omijały kontuzje, jest Ansu Fati, nie zapominajmy, jest Pedri, ale faktycznie Mbappe wydaje się, że przy jego tych warunkach motorycznych, przy tym wyszkoleniu technicznym, jeżeli będzie w stanie poradzić sobie z tym ciśnieniem, z tą głową, bo no niekoniecznie te umiejętności jego grają z tą jego pokorą, bo tej pokory u niego często brakuje, ale faktycznie już jest mistrzem świata, mimo tego, że jest tak młodym zawodnikiem. Mówi się, że za gigantyczne pieniądze odejdzie z PSG, że będzie gigantyczne pieniądze zarabiał. Jeżeli on nie będzie miał ludzi, którzy mu będą dobrze doradzać, nie będzie stał twardo na ziemi, jak robił to Messi czy Cristiano, przypomnijmy Ronaldo, to może takiej kariery nie zrobić, bo wejść w buty Messiego czy Cristiano Ronaldo to nie jest łatwa sprawa. A wiemy doskonale to, co wspomniałem o tych konfliktach w reprezentacji Francji. Mbappé to jest typ niepokorny, w PSG też nie ma łatwego zadania, mimo tego, że jest przecież u siebie. Więc jeżeli jest w stanie ten ciężar gatunkowy, tą presję psychiczną udźwignąć, to jak najbardziej, bo wszelkie atuty ma ku temu, żeby zostać jednym z najlepszych, jak nie najlepszym piłkarzem na świecie. Dokładnie. Andrzej, już tak zupełnie na koniec, ale gdybyś tak szczerze mógł powiedzieć, wierzysz w awans do Kataru naszej reprezentacji, czy też jednak jesteś zdania, że to wszystko stało się za późno, jesteśmy w rozsypce i nie ma co na awans liczyć? Ale tak szczerze, gdybyś miał powiedzieć. Nie, no jak mawiał Leszek Miller, mężczyznę
poznaje się po tym, jak kończy, a nie jak zaczyna. Więc nie, wierzyć trzeba zawsze, bo dopóki piłka w grze, to wszystko jest możliwe. To nie chodzi o wiarę. To wspomniałem już kilkakrotnie. My się nie mamy kogo bać. Na pewno nie Rosja. Brawo. Nie jesteśmy słabsi od nich piłkarsko, więc jeżeli tutaj Czesław Michniewicz będzie w stanie dotrzeć do zawodników i tą presję związaną z Moskwą, z Rosją, przy tej politycznej sytuacji, która ma teraz dookoła miejsce i niewątpliwych prowokacjach, ja jestem spokojny, że z Rosją jesteśmy w stanie sobie poradzić. Większe ciężary, mówiąc kolokwialnie po piłkarsku, będziemy mieli ze Szwedami ewentualnie. Dokładnie, też tak mi się wydaje. A powiedz mi jeszcze jedną rzecz. Kwestia afery korupcyjnej, kwestia tego, że to błoto się tak rozlało w sumie i na selekcjonera i wiesz, ciągle wielu ludzi żyje tym, co się działo 18 lat temu. Ciebie to rusza, czy nie? Czy twoim zdaniem po prostu, skoro nie ma ktoś zarzutów, skoro po prostu wiesz, nic mu nie zostało udowodnione, no to trzeba się od tego odciąć, czy jednak uważasz, że po prostu ludzie, którzy o tym wspominają, którzy tym żyją, którzy to wyciągają cały czas, mają rację. Jakby mawiał klasyk, komuś zależy na tym, żeby tutaj Rosjanie maczali w tym palce. Wydaje mi się, że tylko jeżeli mówimy o tym, o tej sprawie, o tych zarzutach i tak dalej, to najbardziej cieszą się Rosjanie. My musimy skończyć z tym tematem, musimy wziąć się do pracy, dać Czesławowi Michniewiczowi popracować i już nie zadawać głupich pytań, w sensie głupich w tym momencie, bo najważniejsze pytanie, czy my przejdziemy Rosję. I to pytanie powinno być kluczowe i najważniejsze. Zostawmy to, dajmy człowiekowi popracować, nie ma zarzutów prokuratorskich, więc niech się skupi na reprezentacji Polski, bo to jest najistotniejsze. Bo w tym całym bałaganie, który mamy w obecnej sytuacji, czy z tego całego bałaganu, jeszcze raz powiem, to cieszą się tylko i wyłącznie Rosjanie. Dlatego się cieszę, że Szczęsny ten autobus namalował, bo to naprawdę fajna taka odpowiedź. No, wręcz powiem, że zajebista po prostu. Mi się, tak jak mówię, nie jestem super zwolennikiem Szczęsnego jako bramkarza w reprezentacji, ale to jak odpowiedział tymi, nawet wiesz, to ja lubię taki czasami, jak ktoś ma taki luz właśnie i to mi się podobało, jak ten autobus został sprzedany przez PZPN, przez Łączy Nas Piłka, fajne. To było naprawdę fajne. Andrzej już się do ruchu odniósł. Słuchaj, ty masz wielu fanów w Chorzowie cały czas, naprawdę, bo ja widzę, że to Andrzej Niedzielan cały czas o ruchu, słuchaj. Ja ich fantastycznie wspominam, kibiców, tę atmosferę, ten stadion, rewelacyjny okres, rewelacyjny czas, mimo tego, że tam 2 lata spędziłem, ale no niezapomniane chwile, więc no tam wszystko po prostu grało. No. Dokładnie, słuchaj, jeszcze jedna sprawa tutaj, fajne pytanie było do ciebie właśnie, i czy ty oceniasz, jak długo twoim zdaniem Robert Lewandowski, bo rozmawialiśmy o tym zmierzchu Bogów, jak twoim zdaniem Lewandowski utrzyma ten poziom, jak długo, na którym jest obecnie i czy może, nie wiem, dotrwa do następnych Mistrzostw Świata, twoim zdaniem? Znaczy, przy tej medycynie, którą teraz mamy obecnie, przy tym jak ten świat się rozwija, sportowcy coraz dłużej grają, biegają po tych boiskach, przy tym jak Robert Lewandowski się prowadzi, to wydaje mi się, że jeszcze 3-4 lata na tym najwyższym poziomie jest w stanie grać. Czy będzie tak skuteczny? Wydaje mi się, że tą skuteczność gdzieś w pewnym momencie zatraci, ale jeżeli chodzi o te walory takie siłowo-fizyczne, wydolnościowe, 4 lata, jeżeli chodzi o Roberta, to jestem spokojny. Ja sam widzę po sobie, mam dzisiaj 43 lata, ale jeżeli wychodzę na boisko bez treningu, jestem w stanie godzinę biegać bez przerwy, więc nie stanowi to dla mnie problemu. Jakbym trenował codziennie, tych minut bym wytrzymywał więcej, więc to są profesjonaliści, którzy tym żyją, odpowiednia dieta, przygotowanie, to jest ich całe życie, więc dostanie prawdopodobnie nowy kontrakt w Bayernie, który go zmotywuje do tego, żeby jeszcze wycisnąć więcej ze swojej kariery. No ja osobiście mam nadzieję, że pobije ten rekord Gerda Millera. Andrzej, jeszcze jest pytanie, jaki mecz komentujesz teraz w Lidze Mistrzów? Gdzie się tam planuje Polsat? Jak to będzie wyglądało? To też ludzi interesuje, gdybyś mógł powiedzieć. W środę komentuję Puchar Polski Piast Górnik. Jadę na Piasta do trenera Fornalika, więc zobaczymy po porażce. Pozdrów trenera, on jest fajny. Dokładnie, więc zobaczymy, jak po porażce będą w stanie tutaj zareagować na derby, bo przecież grają z Górnikiem, a później lecę do Paryża, mecz PSG z Realem. Świetnie, ty, no to masz po prostu spektakl, ci powiem. Za kim jesteś, po cichu, czy nie możesz powiedzieć? Ja jestem
Barcelona generalnie, więc PSG. Nie jestem zwolennikiem Realu Madryt. Nie to, że mam. Ja też za PSG trochę, wiesz? Ja też za PSG jestem. No. PSG. No tylko mówię, te takie rozkapryszone gwiazdy trochę mi przeszkadzają, bo jeżeli oni mają dzień, no to faktycznie są w stanie ze wszystkimi wygrać, ale muszą się zjednoczyć. Czy tak będzie teraz? Zobaczymy, bo wiemy doskonale, że tam kto rządzi w szatni. Oby tak było, bo mówię, jestem fanem Leo Messiego i to nie ulega najmniejszej wątpliwości. Andrzeju, to po tym meczu też cię zaproszę, bo myślę, że to będzie bardzo ciekawe, żebyś poopowiadał, jak tam te gwiazdy PSG grały. Ja myślę właśnie w ogóle, wiesz co, brakuje takiego miejsca w internecie polskim sportowym, żeby trochę edukować widzów, żeby opowiedzieć poszczególnie, wiesz, jak te naprawdę fajne zespoły grają. Ja myślę, że to może być ciekawe, żeby właśnie co jakiś czas takie wielkie mecze zanalizować, pokazać, dlaczego tacy piłkarze, a nie inni, albo takie drużyny, a nie inne, grają na tyle dobrze w piłkę, ale zrobić to w prosty sposób, bo myślę, że to wielu ludzi byłoby ciekawych tego rozwiązania, a jeszcze dodatkowo ci powiem, że mnie ten pomysł PSG się podoba o tyle, że wiesz, on jest budowany trochę jak Harlem Globetrotters w koszykówce, czy wiesz, to jest po prostu budowany taki dream team, one nie zawsze takie projekty się udają oczywiście, ale same w sobie są fascynujące, no tego nie można zabrać. Tylko że oni nie grali o trofea i oby tak nie było, i oby takie przełożenie nie było na Paryżan. Pompowane petrodolary, wiemy, ogromne pieniądze i żeby nie było, że faktycznie z takiego sztucznego, można by powiedzieć, tworu niczego większego czy nic więcej nie będą w stanie wygrać, oprócz powiedzmy Ligi Francuskiej, bo tutaj są hegemonem. No tu będzie niewątpliwie dobry test dla nich, bo Real Madryt jest na fali wznoszącej, dobrze to wygląda, więc tutaj to ten spektakl będzie na pewno imponujący. Andrzejku, bardzo ci dziękuję, życzę ci super meczów, skomentowanych, świetnych wrażeń z tego, no i pozdrów chyba z Bożydarem będziesz komentował, tak? PSG z Realem. Bożydarem komentuję obydwa mecze. No to pozdrów, tak. Pozdrów Bożydara, spytaj się, jak tam głośniki ogólnie mu funkcjonują, A ja pozdrawiam Jarka Kruka, bo widzę, że tutaj jest z nami na czacie, pisze często o Jarku, zawodnik turnieju 3 dni nie mógł chodzić, ale już kolano doszło do siebie, woda odeszła, więc jestem w pełni sił, jakby trzeba było, to wpadam do Kielc i wszystkie puchary dalej zabieram. Jasne, dzięki ci Andrzeju, trzymaj się, do zobaczenia, salut, siemka. Pozdrawiam, wszystkiego dobrego, trzymajcie się. Cześć, cześć. Andrzej Niedzielan był z nami. Słuchajcie, ale to nie koniec naszego programu, naszego Ciona Evening Show. Zostawcie lajka, dajcie subskrypcję. Trochę tych subskrypcji nam uciekło przez ten hejt w internecie, ale mamy to w dupie. Za chwilę połączymy się z Darkiem Nowakowskim, naszym stałym ekspertem. Zobaczycie go też na żywo i z Darkiem porozmawiamy, oczywiście nie tylko, ale porozmawiamy także o Mistrzostwach Świata, porozmawiamy o Pucharze Narodów Afryki, porozmawiamy także o tym, co się dzieje w Śląsku Wrocław, bo tam po prostu jacyś wyrywni chcą zwalniać trenera Magierę, a program jak zawsze zamknie wasz ulubiony, ukochany Jaromir Kruk z tygodnika Piłka Nożna, także jeszcze się będzie działo, ja już Dareczkowi wysyłam linka do naszego streama i za chwilę Dariusz Nowakowski z Wrocławskich Faktów się pojawi, także jeden z naszych stałych ekspertów. Poanalizujemy trochę pracę Jacka Magiery, który będzie naszym gościem już we wtorek, także będzie dużo odniesień nie tylko do Śląska Wrocław, ale i do Legii Warszawa i o tym właśnie jak pracuje tak naprawdę trener Magiera. Jaki hejt pyta Miśko Lalgol? No taki, że po prostu było rzeczywiście kilkadziesiąt tych subskrypcji. Ja myślę, że niektórzy zohydzają ten kanał, ale nie przejmujcie się tym, bo myślę, że treść sama się obroni. Ja jeszcze raz pokazuję książkę Władysław Żmuda, a ty będziesz piłkarzem do wygrania w naszym konkursie. Kto załatwi minimum 100 subskrybentów, udowodni, że te subskrypcje pochodzą od niego, dostanie taką książkę, zostanie ona mu wysłana. Mamy 3 takie książki. Słuchajcie, pamiętajcie, subskrybujcie kanał Cioną po oczach, nie ma tu Bonsona. Bonson obiecywał, że wykupi też stałą subskrypcję, na razie tego jeszcze nie zrobił. Pozdrawiamy oczywiście Sebastiana z Erinmore, ma fantastyczny hotelik. Seba jest partnerem naszego
kanału. Także zachęcam do przyjazdu właśnie do jego hotelu w Erinmore. A oprócz tego jeszcze dodatkowo naszym partnerem jest także Superbet. Tam można na linku Ciona po oczach mieć fajne promocje, informuję. Natomiast w tym momencie jest już z nami Dariusz Nowakowski z Wrocławskich Faktów. Dajemy go do streama. Słuchajcie, o, Darka już widać. Darku, powiedz, czy się widzimy i słyszymy? Jak najbardziej, jak najbardziej. Jak najbardziej, widzimy się i słyszymy. Coś zastygłeś nam, jeżeli chodzi o obraz, natomiast dźwięk jest bardzo dobry. Być może coś tam właśnie internet u ciebie lekko szwankuje. Czy ja ci się zmieniam w obrazie? Tak, zmieniasz mi się. Ja tutaj mam włączony blok Ciona po oczach również na telewizorze 43 cale. Muszę powiedzieć, że wygląda to wszystko bardzo telewizyjnie i u mnie wszystko działa. Także Łukasz, mówiąc młodzieżowym slangiem, poryłeś się. Okej. Okay. Powiedz, Darku, rozmawiamy na temat Jacka Magiery. Przetoczyła się ogromna dyskusja we Wrocławiu. Jedni chcą już go zwalniać, inni po prostu gdzieś tam w niego nie wierzą. Jakie jest twoje zdanie na ten temat? Wiemy, że przetoczyła się taka znów hejterska dyskusja trochę na Twitterze na temat po prostu Jacka Magiery. Ale jak ty oceniasz tego trenera i jego pracę w Śląsku Wrocław na przestrzeni wielu miesięcy? Tutaj widzę komentarz pana Wiesława, że jest i pan Dariusz z Banderstatu. To nie wiem, co to do końca oznacza i czy mnie to dotyczy, ale wyskoczył nam tutaj taki komentarz. W ogóle pogłos okrutny. Ja jestem ściszony, wiesz, u mnie na pewno nie ma pogłosu, Antoni, bo tutaj też staram się korespondować z czatem. Ale odpowiadając na twoje pytanie, no przetoczyła się dyskusja, trzeba rozmawiać. Także może coś ze słuchawkami moimi jest. A ty mnie, Łukasz, dobrze słyszysz? Tak, ja ciebie bardzo dobrze słyszę. No to chyba jest dobrze. To będę kontynuował, że przetoczyła się dyskusja i dobrze, że taka dyskusja się odbywa. Natomiast poczekajmy, to dopiero pierwszy mecz po wznowieniu rozgrywek. Nikt nie jest zadowolony z tego, jak zagrał Śląsk w Gdańsku. Nie jest zadowolony trener Jacek Magiera, ale też warto zauważyć, że trener już nawet nie mówi o pucharach. Trener jest bardzo spokojny w oczekiwaniach, więc właściwie, szczerze powiedziawszy, wydaje mi się, że to jest taki sezon na przeczekanie. Właściwie już do końca sezonu nie będziemy oglądali raczej żadnych wielkich ruchów transferowych, chociaż liczę na to, że to się zmieni, bo jeżeli sprzedajesz dwóch czołowych piłkarzy, takich jak Praszelik i Exposito, oczywiście czekamy chyba ciągle jeszcze, prawda, na oficjalną informację z Erikiem. Nie wiem, czy to już zostało potwierdzone, ale no jest coś na rzeczy chyba już, bo już mówi się o tym, jakby to była niemal oficjalna wiadomość, prawda? No ale tak jest z tym światem fake newsów, natomiast wydaje się, że to jest raczej informacja potwierdzona, ale no poczekajmy. No, w każdym razie nie ma Exposito w zespole, no to o czym świadczy bez wątpienia. Nie było go w Gdańsku i to jest chyba najlepszy dowód na to, że coś się dzieje. Jeżeli nie masz dwóch piłkarzy i powiedzmy sobie otwarcie, trener Jacek Magiera stracił tych piłkarzy tuż przed rozpoczęciem rozgrywek wiosną, chociaż jeszcze zimą, bo mamy luty. W ogóle wcześniej startują te rozgrywki Ekstraklasy, ale to dobrze, bardzo ucieszyłem się, że wróciła Ekstraklasa. Więc ja powiem tak, popatrzmy, co zrobi teraz Śląsk na rynku transferowym. Prezes Waśniewski często mówi, że to jest raczej taki to zimowe okienko, to jest okienko, które nie budzi w nim dużych oczekiwań. Ja natomiast problemów raczej bym upatrywał w sposobie zarządzania kadrą w ostatnim czasie niż postawą trenera, no bo na trenera najłatwiej wszystko zwalić, ale powiem tak, też nie jest to sytuacja kadrowa chyba taka, jakiej trener by chciał. No i pytanie, czy to kiedyś skończy, to pewnie wszystkie kluby polskie sobie zadają, bo jeżeli Śląsk ma być tylko klubem, żeby promować piłkarzy, no to chyba coś jest nie tak. No zdecydowanie. Darku, czy takie głosy nawołujące do zwolnienia trenera Magiery właśnie były dla ciebie zaskoczeniem, czy też taka frustracja kibiców we Wrocławiu jest gdzieś zrozumiała? Zawsze jest frustracja w pewien sposób zrozumiała.
No ale nie uważam, żeby rozmowa na temat zwolnienia trenera Magiery w ogóle miała jakikolwiek sens dzisiaj, dlatego że nikt trenera Magiery nie zwalnia. Więc nie rozmawiajmy o tym, nie napędzajmy niepotrzebnie tej spirali, jeśli życzymy sobie, aby trener rzeczywiście w klubie został. Dokładnie. Przejdźmy może swobodnie do kadry. Jak ci się podobał dzisiaj ten autobus narysowany przez Wojtka Szczęsnego? No mnie się podobał bardzo, bo to jest właśnie taki klimat związany z trenerem Michniewiczem, trochę zażartowanie z tego, co niektórzy bzdurnie znów zarzucali, że tam Rosjanie coś podglądają. No ja bardzo lubię takie reakcje, to świadczy o dużym poczuciu humoru i o tym, że atmosfera, myślę, że przebiegała fajnie po prostu podczas tego spotkania, ale jak ty to odbierasz, jak w ogóle odbierasz to, że jakby te zdjęcia, że trener Michniewicz się spotyka z poszczególnymi piłkarzami, trafiają do sieci? Wiesz co, tutaj ciągle piszą ludzie, że jest pogłos, także musimy to ogarnąć, Łukasz, żeby nie męczyć widzów. Ja nie wiem, mogę spróbować zejść z słuchawek i mówić tak jak ostatnio. Ostatnio było dobrze, to spróbujmy. Okej, okay, wiesz co, ja nie słyszę. Teraz mnie słyszysz też dobrze? Tak, ja słyszę tak, bardzo dobrze. Także... Antoni, daj znać, stały widzu, czy teraz jest lepiej. Dobrze, a wracając do tego, jaka atmosfera jest w tym momencie i w ogóle odnosząc się do tego, o co pytałeś, no to przede wszystkim Czesław Michniewicz, tak jak wspomniałeś, jest człowiekiem z poczuciem humoru, z charyzmą, więc to dało się zauważyć. Wydawało się, że pojawiła się kartka, prawda, taka niewinna rzecz, a jednak ta kartka w nawiązaniu literową przez Federację Rosyjską rozpędzała dość śmieszną burzę. Także to jest kontynuowane i to jest właśnie bardzo śmieszny humor. Myślę, że to też taki element w tym wszystkim humorystyczny. Ważne, żeby to pierwsze spotkanie właśnie miało taki wątek, żeby nawiązała się pewna więź pomiędzy trenerem a zawodnikami, jak to mówimy. Często ważne jest to pierwsze wrażenie, to pierwsze spojrzenie. Także ono często bywa mylne, co prawda, ale ważne, żeby były to pozytywne spotkania. No i przede wszystkim trener musi teraz skupić się na tym, jak dotrzeć do zawodników, żeby oni przede wszystkim czuli się jak najbardziej komfortowo psychicznie, bo to jest teraz cel. My nie mamy czasu na to, żeby zmienić naszą formację, czy jakkolwiek taktykę, zrewolucjonizować ją. My nie mamy na to czasu. My mamy 3 dni, żeby zagrać Rosją i my musimy podejść do tego meczu jak najbardziej z czystą głową. To jest dzisiaj najważniejsze i tylko dobre nastawienie psychiczne, o co zdaje się dbać trener, a Wojtek wiemy, że słynie z poczucia humoru, więc chętnie to kontynuuje i dobrze. I tak to powinno moim zdaniem wyglądać. Trener stara się wpływać na psychikę i tak to wygląda i bardzo dobrze. Tak, ja uważam, że kwestia właśnie psychiki będzie bardzo, bardzo istotna odnośnie tych meczów kadry. Wiemy o tym, że przede wszystkim właśnie, tak jak już nawiążę do Azzurich jeszcze raz na Netflixie, no to kwestia właśnie tej psychiki może być kluczowa w pokonaniu Rosji, a później mamy nadzieję zwycięzcy Szwecji i dwumeczu Szwecji z Czechami. Także wydaje mi się, że... A powiedz mi, Darku, wracając do Mistrzostw Świata, bo to też chciałbym ciebie zapytać, jakich ty masz ewentualnie faworyt. Teraz chyba nie ma gospodarza spotkania. Także czekamy na to, aż Łukasz Ciana z powrotem do nas dołączy. Czyżbym miał poprowadzić teraz dla Państwa studio Partizan Bielawa? No czegoś takiego jeszcze tutaj nie było, także dajmy chwilkę Łukaszowi, ja spróbuję się z nim skontaktować. No nie dotrwał do tego pytania Łukasz Ciona, coś przerwało, także już kontaktuję się z Łukaszem, aby umożliwić mu oddanie głosu i porozmawiania z Państwem. Jakiś hit absolutny, z czym mamy do czynienia, ale to wszystko się dzieje na żywo. Łukasz, halo? Tak, jestem. Wiesz co, coś zerwało na transmisji. Tak, zerwało. Teraz chyba ja jestem jej prowadzącym. Jestem jako jedyny, także nie wiem co w tej sytuacji. Powiedz widzom.
Wiesz co, możesz mówić, że ja próbuję, możesz powiedzieć jakby, że ja próbuję cały czas wrócić. No nie wiem, co się stało, wiesz, w ogóle, bo mam dostęp do internetu. To nie wiem, może odpal nową transmisję w takim razie, żebym nie musiał tutaj odgrywać roli prowadzącego. Nie, no jasne, bo ty zostałeś sam, tak? Tak, także zachęcam wszystkich, bo za chwilę będzie nowa transmisja, mogę tak powiedzieć? Myślę, że tak, chyba nie mamy innego wyjścia, jak dobrze, no to szanowni państwo, zostańcie z nami, już za moment nowa transmisja. To się dzieje na żywo, na to nie mam wpływu. Do zobaczenia. Słuchajcie, słuchajcie, wróciliśmy już do gry, więc nie martwcie się, jakaś była chwilowy problem, zamieszanie z internetem, ale jesteśmy, płaci o na rachunki, pisze Antek Macierewicz, coś nam się z netem pitoliło, ale nie martwcie się, wróciliśmy. No takie rzeczy się po prostu w internecie zdarzają. Już zapraszamy Darka Nowakowskiego, słuchajcie, raz jeszcze, nie ma problemu, zaczniemy od tego pytania, nie przejmujcie się tym. Jesteśmy z powrotem, nadajemy, przepraszamy za usterki dokładnie. No takie rzeczy w programie na żywo się zdarzają, że czasami po prostu ten internet nam siądzie. Ja tutaj już wysyłam raz jeszcze zaproszenie dla Darka. Cieszę się, że właśnie dzięki temu programowi możemy wrócić do Was bez tworzenia nowej transmisji. Słuchajcie, nie ma co się przejmować. Za chwilę porozmawiamy jeszcze o Mistrzostwach Świata. Połączymy się także telefonicznie z Jaromirem Krukiem. Myślę, że za chwilę będzie też połączenie z Darkiem Nowakowskim, dlatego że wróciliśmy po prostu do żywych. Wróciliśmy do żywych. Nastąpił dalszy ciąg programu, pisze Jacek Wodarczyk. Dokładnie. Co tam będzie jutro się działo, panie redaktorze? Czy będzie łączenie z Jareczkiem? Pewnie, że będzie łączenie z Jareczkiem. Jutro będzie kapitan Odry Opole u nas. Bardzo fajny gość, bardzo doświadczony. Także naprawdę też się będzie dużo, dużo działo. Próbuję zaprosić Mamadu Diufa, dziennikarza z Senegalu. Także generalnie rzecz ujmując, też będzie sporo, sporo ciekawego się działo. Jest już Darek na streamie, także mam nadzieję, że teraz połączymy się bez przeszkód. Jest już Darek z nami. Witam cię serdecznie, Darku. Czy się słyszymy? No witam, witam. No nie wiem, kto jest prowadzącym już teraz tego programu Partizan Bielawa, bo mam wrażenie, że od pewnego momentu ja. Tak jest. Jeszcze króciutkie ogłoszenie, zanim do Darka przejdziemy. Oczywiście ja jeszcze raz pokażę książkę Władysław Żmuda, a ty zostaniesz piłkarzem. Słuchajcie, ta książka jest z autografem Władysława Żmudy, a także z autografem pana Darka Kurowskiego, bardzo sympatycznego dziennikarza, który słuchajcie, przekazał nam kilka książek na nagrody, także wyślemy do osób, które załatwią jak najwięcej subskrypcji dla kanału Cionu po oczach, ale teraz myślę, że możemy już przejść do meritum. Skończyłem na pytaniu z Darkiem, kogo ty uważasz za faworytów nadchodzących Mistrzostw Świata? No z pewnością Brazylia.
Też oglądałem ten dokument o dokument, nie wiem właściwie jak nazwać tę formę, może bardziej reportaż, pokazanie życia Neymara. Ciekawa produkcja. Też ani PZPN, ani Netflix mi nie płaci jak coś, ale polecam. Także Brazylia z pewnością tak, Argentyna. Myślę, że ciągle jeszcze zacznę od Ameryki Południowej. No to z pewnością przechodząc do Europy, Francja, Niemcy, mimo wszystko cały czas trzeba się z nimi liczyć. Anglia i Włosi oczywiście. Nie możemy właściwie od nich powinienem rozpocząć. Czy wymieniłbym kogoś jeszcze? W tej chwili chyba nie. Dokładnie. Ja bym powiedział, że tak jak już podkreślałem, że dla mnie to będzie wielki pojedynek Neymara i Messiego, zmierzch bogów, zmierzch Suareza, zmierzch Lewandowskiego i wielu, wielu innych piłkarzy. Pytanie, czy dostanie się na mundial Cristiano Ronaldo, czy pojedzie Bonucci, Chiellini. To jest pytanie, kto z tych ludzi pojedzie, czy Włosi, czy też Portugalczycy. No właśnie, Darek, komu bliżej twoim zdaniem do mundialu, Portugalii czy Włochom? No oczywiście, że Włochom mimo wszystko. No, ta impreza ostatnia duża, na której odnieśli sukces, udowodniła nam, jak silnym są zespołem. Myślę, że też i polecam jeszcze ci ten dokument Azzurri, fantastyczny dokument właśnie o reprezentacji Włoch. Darku, ja myślę, że już teraz możesz się szykować do live'a z trenerem Magierą. Przypominam, we wtorek trener Magiera, w poniedziałek Wojtek Grzyb, w środę też niesamowity gość, prawdopodobnie w środę Kazimierz Węgrzyn. W związku z tym naprawdę będzie się działo na vlogu, cioną po oczach, a po drodze jeszcze nie zdradzamy, kto też super goście. Darku, czy chciałbyś coś jeszcze powiedzieć naszej społeczności vloga cioną po oczach dzisiaj? Może masz jeszcze jakieś przesłanie do nich po rozmowie z Andrzejem Niedzielanem? Bardzo przyjemnie słuchało się rozmowy z Andrzejem Niedzielanem. Nie dość, że człowiek, który zrealizował, myślę się, jako piłkarz, przynajmniej ja cenię sobie jego dokonania, jest przy okazji bardzo sympatyczną osobą. Bije od niego taka pozytywna aura, energia. Słuchałem waszej rozmowy z przyjemnością. Nie dłużyła mi się, mimo że była długa. No i jest to z pewnością też zasługa prowadzącego, ale przede wszystkim tutaj w tym wypadku Andrzeja. Bo naprawdę z przyjemnością można było posłuchać. Człowiek, który dobrze realizuje się jako ekspert, komentator Polsat Sport, ale też, tak jak wspomniałeś, pracuje gdzieś w szkoleniu. No więcej takich ludzi. Dokładnie. Ja myślę, że jeżeli będziemy, polska piłka będzie miała więcej Andrzejów Niedzielanów, jeżeli chodzi o szkolenie młodzieży, to będzie tylko lepiej. Jutro też bardzo ciekawy gość, Mateusz Kamiński, kapitan Odry Opole, drużyny, która chce się odrodzić. Drużyny, która buduje stadion, może nie ona oczywiście, ale miasto Opole, Odra, gdzie trener Piechniczek stawiał bardzo ważne kroki w karierze trenerskiej. Ja myślę, Darku, że ciekawie by było, żeby właśnie ten klub wrócił, nawet już do pierwszej ligi to oczywiście wrócił, natomiast myślę, że gdyby awansowali do ekstraklasy, no to kolejny taki ośrodek piłkarski ważny na mapie naszego Śląska szeroko pojętego, czyli Dolnego, Górnego i Śląska Opolskiego. No ja wiem, Łukasz, że ty jesteś w ogóle zwolennikiem czegoś takiego jak we Francji, prawda? Żeby był jeden centralny, duży ośrodek. Ale szkolenie. Tutaj słusznie pisze pan Bianko, że zanim oni to wybudują, to pewnie minie 10 lat i wcale nie jest taki pewny, że Portugalia tak łatwo przejdzie Turcję. Ciekawe, czy rzeczywiście. Ja myślę, że Portugalia nie jest teraz aż tak topową drużyną w reprezentacji, żeby myśleć gdzieś o top 5 na przykład, prawda? To już nie jest ten czas Ronaldo, mimo wszystko. Odnosząc się jeszcze tutaj do komentarza z czatu. Także ja osobiście zwolennikiem budowy jakiegoś narodowego ośrodka nie jestem. Uważam, że kluby powinny kontynuować rozbudowywanie swoich akademii,
żeby funkcjonowało to tak jak w przypadku Lecha, że zresztą to się dzieje i coraz więcej młodych piłkarzy dobrze radzi sobie na szczeblu ekstraklasy, ale i wchodzi do reprezentacji, jest wydaje mi się nie najgorzej. Pytanie, co dalej będzie z tymi piłkarzami, tak? Każdy indywidualnie musi przemyśleć swoją karierę, wiedzieć w którym momencie wyjechać, żeby to było dobre. No na przykład Mateusz Wieteska wydaje się, że swój moment przespał, prawda? A są tacy piłkarze, którzy wyjechali być może zbyt wcześnie. Także ja raczej stawiałbym na akademię przy klubach. Klubom powinno zależeć, żeby te akademie się rozwijały. Ośrodek PZPN, takie PZPN powinien to wspierać, powinno to wspierać państwo. Zresztą są chyba dofinansowania też, no chociażby Akademia Śląska ma powstać z dofinansowania państwowego, więc to jest 50 milionów złotych i ma być też taka akademia we Wrocławiu z prawdziwego zdarzenia, kilka, tam chyba prawie 9 czy 10 boisk. I bardziej za tym jestem, a nieżeli budową jakiegoś centralnego ośrodka. Ja jednak jestem za budową polskiego Clera Fontaine, będę się tego trzymał, ale właśnie kanał Cioną Poczach jest po to, żeby się pięknie różnić. Każdy ma prawo do swojego zdania. Bardzo Ci dziękuję, Daleczku, za dzisiaj. Ruszamy już do Jaromira Kruka i myślę, że szykuj się na tego live'a z trenerem Jackiem Magierą, bo myślę, że to będzie bardzo pamiętny live. Bardzo Ci dziękuję, Darku. Dziękuję serdecznie. No, niecodzienna dzisiaj konwencja programu, przez moment byłem w roli prowadzącego. Przyzwyczaiłem się do niej z innych programów, niekoniecznie z tego, ale takie rzeczy dzieją się na żywo i cenimy sobie za to tę formę. Też podoba mi się, że Łukasz Ściana ma już plan na cały tydzień, także czekamy na kolejnych ogłaszanych gości. Więcej gości takich jak Andrzej Niedzielan. Dziękuję Ci za rozmowę, dziękuję za uwagę. Dziękuję Państwu, do usłyszenia. Trzymaj się, Dareczku. Do zobaczenia, do usłyszenia. A zatem mamy, to oczywiście nie jest nasz ostatni gość, bo tak jak już powiedziałem, jeszcze stały nasz człowiek, czyli Jaromir Kruk z tygodnika Piłka Nożna. Za chwilę będzie naszym gościem, zaraz do niego zadzwonimy. Krótkie ogłoszenia parafialne, Superbet, partner naszego kanału. Także tak to wygląda. Oczywiście pamiętajcie o książce, jeszcze raz ją pokażę. Władysław Żmuda, a ty zostaniesz piłkarzem pióra Dariusza Kurowskiego. Będziemy wysyłać tę książkę. Minimum 100 subskrypcji trzeba załatwić. I wówczas taka książka trafi do człowieka. Zachęcam do tych płatnych subskrypcji, tylko 9,99, więc tyle, co tak naprawdę dwa piwka może dobre teraz, kiedy to wszystko podrożało. Słuchajcie, dzwonimy do Jaromira Kruka, subskrybujcie, lajkujcie kanał Cioną po Oczach, pokażcie, że jesteście ze mną. Fantastyczni goście, jeszcze raz to powtórzę, będzie też Mariusz Piekarski w marcu, na początku marca. Po 15 lutego selekcjoner reprezentacji Polski Czesław Michniewicz, będzie oczywiście także Kazimierz Węgrzyn, będzie Wojciech Grzyb, no i trener Śląska Wrocław Jacek Magiera. Dobra, słuchajcie, ruszamy do Jaromira Kruka, który jest już pewnie znakomicie przygotowany i myślę, że może rozpocząć tutaj swoje preludium. Do Jaromira oczywiście dzwonimy. Jarek nie lubi rozmawiać na razie przez komułę, przez wideo, ale myślę, że go spokojnie Jaromir Raven Now dokładnie, pisze Antek Macierewicz. Kuba Kwiatkowski też będzie, ale na razie daje mu spokój, bo jeździ z trenerem Michniewiczem. Niech tam jeżdżą, niech rozmawiają. Czasami się trzeba nie wtrącać, ale myślę, że Kuba zagości także przed meczami barażowymi na naszym kanale. Halo? Witam serdecznie, Kielce. Halo, halo. Witam serdecznie. Oglądałem dzisiaj, siedziłem, słuchałem. Właśnie. Troszeczkę nam się kamera mroziła z Andrzejem, mroziła się nam także z Darkiem, ale ja myślę, że to są tylko początki. Zdarza się nawet na finałach Mistrzostw Świata. Dokładnie. I od razu pan Bianko, jak tam panie Jareczku? Mówiłem, że Egipt w półfinale po karnych. Niestety mecze Egiptu nie były porywające. Plan na finał mieli taki sam jak z Kamerunem. Nie był to najlepszy
Pomysł. Słuchajcie, ja w ogóle uważam, że Puchar Narodów Afryki był po pierwsze piękny, po drugie myślę, że ten finał był niezwykle ciekawy jako pojedynek dwóch chłopaków z Liverpoolu. Ale Jarku, właśnie, co cię zaskoczyło? Opowiedz o swojej jedenastce turnieju. Opowiedz, czy spodziewałeś się takiego wyniku? Spodziewałem się, że bramki szybciej padną. No, Sadio Mane mógł przejść rzutka. O, rozłączyliśmy Jarka, bardzo przepraszam, widzicie, to jest właśnie program na żywo, przez pomyłkę niestety Jarka rozłączyłem, za chwilę wracamy, za chwilę wracamy. Słaby komentarz pisze, daj się zaskoczyć na Pucharze Narodów Afryki. Wiecie co, najgorsze było to, że mało emocji było w tym komentarzu. Ja myślę, że to było najgorsze. Jarek, coś się nam rozłączył, teraz się nie możemy połączyć z Jarkiem, ale za chwilę się połączymy i uważam, że rzeczywiście ten komentarz był wyjątkowo na Pucharze Narodów Afryki słaby, ale z uwagi właśnie na brak emocji. Na razie Jarek niedostępny, pewnie szuka jakiegoś miejsca z zasięgiem. Widzicie, że generalnie coś mamy i problemy z kamerą dzisiaj i z zasięgiem, ale nie poddajemy się i jedziemy, słuchajcie, jedziemy dalej. Stawiałem na finał Senegal kontra Kamerun, ale nie wiedziałem, że ten bramkarz Egiptu to taki kocur, pisze Antek Macierewicz. No kurde, no kocur niesamowity, ten Gabaski, tak się nazywa bramkarz Egiptu. Gabaski, myślę, że Jarek nam dokładnie opowie o tym bramkarzu, ma sporą wiedzę o drużynie, ma też przygotowaną jedenastkę dla was Pucharu Narodów Afryki. Jeszcze raz dzwonimy do Jarka, mam nadzieję, że teraz uda się już nam połączyć z Jaromirem Krukiem. Pan Bianko pyta, czy uważacie, że wykonywanie serii rzutów karnych przez najlepszych z drużyny typu Salah czy Mane jako ostatni to dobry pomysł? Moim zdaniem nie, przecież Salah nie wykonał żadnego karnego. No wiesz, to kwestia jest taktyki tak naprawdę poszczególnych trenerów i trudno to ocenić tak, powiedziałbym, jednoznacznie. Także tutaj Gabaski za żonę ma Polkę. Proszę bardzo, pisze Jacek Wodarczyk, gdybyś mógł to rozwinąć. Coś nie możemy się z Jarkiem połączyć, ale za chwilę spokojnie, nie martwcie się. Gabaski, napiszcie na czacie proszę kilka interesujących faktów o nim, bo to rzeczywiście bramkarz myślę, że zrobił niesamowitą furorę. Co do jedenastki, ja myślę, że Gabaski na pewno w bramce, ja myślę, że postawiłbym na Koulibaly'ego, jeżeli chodzi o obronę. Ja na razie zróbmy taki sznyt środkowy z całą linię środkową z Senegalu, bym wziął obronę z Egiptu. W ataku oczywiście duet stawiam na dwójkę napastników, czyli Salah, Mané. Myślę, że co do tego nie mamy wątpliwości. Gramy 4-4-2. No i generalnie jedenastkę turnieju. Jeszcze wiecie co? Włożyłbym do jedenastki turnieju tego chłopaka z Komorów, który strzelił bramkę z 40 metrów. Ja myślę, że ona była niesamowita. Co? Próbujemy się jeszcze raz do Jarka Kruka dodzwonić. Coś tam się dzieje, że Jarek nie może odebrać telefonu, ale myślę, że zaraz do niego wrócimy. Gabaski, absolutnie fenomenalny bramkarz. Nasz człowiek, bo ciekawe. Ja wiem, że książkowo jest to poprawne, ale czy to ma sens? Nie wiem, Bianko, wiesz, naprawdę trudno mi powiedzieć, czy ma sens, ale tak naprawdę pewnie nie zawsze, bo tak jak w życiu nie ma jednej sprawdzonej metody, nie ma jednej sprawdzonej metody na wygrywanie, tak samo i w piłce nożnej tej jednej metody nie ma. Dzwonimy cały czas do Jarka, jego żoną jest Samara Yahia, nie brzmi jak Polka. No to ciekawe, no to właśnie Gabaski ma tą żonę Polkę czy nie ma? To jest jakiś tam do rozstrzygnięcia dla nas kwestia na teraz. Może żona Jarkowi zabrała telefon, oby nie. Mam nadzieję, że z Jaromirem Krukiem uda się połączyć, bo on ma przygotowaną dla was jedenastkę turnieju. W związku z tym no byłaby ogromna szkoda, gdyby rzeczywiście nam się nie udało z Jarkiem. O, odzwania Jarek, także już możemy. Jareczku, coś nam przerwało. Myślałem, że za nie mówiłeś. Coś się przerwało, że dzisiaj jakieś chochliki nam przeszkadzają. Jarku, przejdźmy do jedenastki turnieju. Ja myślę, że ja już powiedziałem, że Gabaski w bramce, dalej biorę Koulibaly'ego, obrona senegalska. Ja cię zaskoczę trochę tutaj.
to czekaj, czekaj, tylko powiem tak, biorę, mieszam, biorę obronę egipską, środek senegalski z tym chłopakiem z Komorów, który strzelił z 40 metrów bramkę, no i generalnie biorę atak Sadio Mané, Mohamed Salah, czyli taki atak biorę, jeżeli chodzi o moją jedenastkę turniejową, ale dawaj Aboubakar, o Aboubakar, myślę, że też byś gdzieś bym mu szukał pozycji w mojej jedenastce, dawaj swoją jedenastkę turnieju. To jedziemy po kolei, Gadowski na bramce Egipt. Tak. Za świetne parady przy rzutach karnych, nie tylko za wielki charakter, hard ducha. I teraz tak od prawej obrony. Achraf Hakimi Maroko, Paris Saint-Germain. 5 występów, tutaj jedna bramka przepiękna z wolnego. Dla mnie też zawodnik o wielkiej umiejętnościach, wielkim sercu nieprawdopodobnym do gry. Taki typowy przywódca, który rozumie sens gry zespołowej. To często się zarzuca piłkarzom z Afryki, ale to jest zupełne przeciwieństwo. A to zanika, to mówię takie. Oni rozumieją, że drużyna jest lepsza. I teraz tak, jeżeli chodzi o stoperów, to nie biorę Koulibaly'ego, który na pewno też zasłużył na to, dlatego że grał trochę mniej, bo później wszedł do drużyny przez wzgląd na koronawirusa. Biorę jego kolegę z reprezentacji z PSG, Abdou Diallo. 7 meczów w turnieju, 1 gol, jeszcze do tego fantastyczna postawa, pewność siebie, to jest dobry duch zespołu. Drugim stoperem będzie Mohamed Abdelmonem z reprezentacji Egiptu, też 7 spotkań, 1 gol, piłkarz, który przeszedł teraz do Al-Ahli, rośli 9-9, bardzo dobry zawodnik. Tu zaskoczę na lewej obronie, najmniej doceniany może, znaczy już teraz doceniany, Ali Saliou Cisse z Nancy z Senegalu, 6 meczów w turnieju, świetna gra. Kapitalne podania też wczoraj, kiedy niesamowita akcja, kiedy założył siatkę jednemu z zawodników Egiptu, który tam jeden chyba stoper Egiptu interweniował. Teraz gramy pomoc, trójkę ustawiam. Jeżeli nie ma takich typowych dziesiątek, no to wybieram tak Mohamed Elneny, Egipt, Arsenal, Idrissa Gueye, słodego czarnej roboty z Senegalu, który gra od deski do deski, wszystko w PSG, w reprezentacji też 6 metrów, 1 gol na mistrzostwach. No i z Kamerunów, André Frank, Zambo Anguissa, piłkarz Napoli, 6 metrów, 1 gol, też świetna akcja, taka też znakomita ósemka. Jeżeli chodzi o atak, to trójkę napastników, nie ma miejsca tutaj dla Salaha. Dlaczego? Dlatego, że jest para napastników, środkowy, Aboubakar, bo nie można przyjść obojętnie, bo jego 8 trafień na mistrzostwach, fantastyczna forma piłkarza, a na świetny zawodnik, a skrzydła, no to Toko Ekambi, Kamerun, 5 goli w turnieju wicekrólów, też świetny turniej. Piłkarz Lyonu, no i Sadio Mane, który też pokazał charakter, 3 gole, także Salah wygrał z Mane, to jest moja właśnie jedenastka, także... Popatrz, nie ma u ciebie tutaj... Salaha, to się nie zgadzam, wotum... Nie ma Salaha, bo lepiej niż Salah grał przede wszystkim Mane, no i Ekambi był skuteczny, wczoraj gdyby Salah strzelił gola, no to by to moglibyśmy inaczej rozmawiać, ja to jestem zwolennikiem teorii liczb, to jeżeli Egipt doceniam przede wszystkim za grę obronę. Wiadomo, że Salah ma ciężkie życie, ale Egipt w mistrzostwach strzelił tylko 4 gole. Tylko 4 gole na mistrzostwach strzelił, to jest bardzo mało. Ale wiesz co, ja doceniam przede wszystkim wkład Salaha jakby w nie wiem jak to... Na tej samej pozycji ma Mane, więc przegrywa z Mane. No Mane, okej, ale ja bym ich postawił we dwóch po prostu. A co z Aboubakarem, który zrobił 8 goli? No właśnie, Aboubakara bym ewentualnie wstawił... Ale Kambiego, który grał fantastycznie 5 goli, chyba 3 asysty zrobił, grał fantastycznie na tym mistrzostwach. No widzisz. Także to jest kwestia jakichś tam wyborów. No ja myślę, że w ogóle Mane może się czuć już piłkarzem w dużej mierze spełnionym. Wygrał Ligę Mistrzów, wygrał... To jest nie do opisania. W ogóle te obrazki, słuchajcie, jak tylko rozgryzę ten program na tyle, żebym mógł wam pokazywać obrazki właśnie, no bym właśnie pokazał taki niesamowity obrazek, jak tych dwóch świetnych chłopaków z Liverpoolu, bo to trzeba powiedzieć, że to jest też wielka drużyna, wielki team zbudowany przez Kloppa, jak oni się pocieszali, jak oni ze sobą rozmawiali, no naprawdę czuć tam ogromnego ducha w tej ekipie Kloppa. Sam Klopp wycofał się z jakiejś tam krytyki Pucharu Narodów Afryki, zmienił w ogóle retorykę. Myślę, że przemyślał też pewne rzeczy. Pan Klopp to jest inteligentny polityk, też weź to pod uwagę. To jest polityk, ale myślę, że nie pogardziłby prowadzeniem pewnie kiedyś jakiejś silnej reprezentacji afrykańskiej. Myślę, że mógłby ją nawet i doprowadzić do... Łukasz, trener
dzisiejszym Szymuda, jak prowadził kluby, też krytykował kadrę, jak prowadził kadrę, krytykował kluby. No dokładnie, dlatego... Punkt widzenia się zmienia w zależności od punktu siedzenia. Dokładnie, w zależności od punktu siedzenia, natomiast mimo wszystko Kloppa lubię i sądzę i chcę wierzyć, że pewne rzeczy przemyślał i że jednak jak zobaczył, w jaki sposób też jego piłkarze traktują grę w kadrze, czyli Salah, czyli Mané, no to sam się przekonał, jak to jest dla nich ważne. Zresztą zarówno Salah, jak i Mané w wywiadach mówili, że to jest dla nich najważniejszy turniej. Najważniejszy turniej w życiu, co też pokazuje, że futbol reprezentacyjny wcale nie umarł, ma się dobrze i wbrew temu, co potrafią nam powiedzieć eksperci z Twittera, wcale dla ludzi nie jest najważniejsze to, czy wygrał Manchester. Ale to są za eksperci. No to właśnie, czy, że wygrał. To są, dobrze powiedziałeś, to nie są eksperci z piłki nożnej, tylko eksperci Twittera, którzy siedzą na Twitterze, klikają w te klawiatury i tylko tym żyją. I tak naprawdę ja takich ekspertów nie widzę często na meczach i oni tu widzą może ze strony, ale nie mają czasu nawet się skupić na obejrzeniu meczu, bo tylko klikają w te klawiatury. Dokładnie, tak. A że mi się palą te klawiatury, także no takimi ludźmi nie ma sensu się tutaj ekscytować. Ja szanuję tych ludzi, którzy przychodzą na mecz, oglądają, żyją piłką, a nie tylko się lansują, bo to jest bez sensu. No, to jest... To nie jest piłka, to nie jest piłka. No to niech sobie robią rozrywki twitterowe i tym się skupią. Ja na przykład powiedziałem sobie, że Twittera, mam niby Twittera, nie korzystam z niego, nie zakładam, nie wchodzę tam, bo ja nie lubię się po prostu, nie lubię się czytać ludzi, którzy, uważam, że ludzie, którzy lecą kompleksy, powinni iść do psychologa, a nie siedzieć przy tym Twitterze, bo też jeszcze sobie wzrok popsułem przez to. To prawda, słuchajcie, ja myślę, że... Mnie też kiedy zaatakowali specjaliści z Twittera kieleccy, także... Słuchaj, Jarek, to jest niesamowite, a to już jeden z naszych widzów stałych zauważył, że zawsze jak z tobą gadam, to zawsze wychodzi Max, czyli mój kocur do się chce pokazać w ekranie i właśnie to robi, także jaja jak berety. A, bo ja lubię zwierzęta, wiesz? Lubię tak, zwierzęta. On zawsze tutaj wychodzi się pokazać, pogłaskam go teraz. Kruki z kotami, świetna, ja myślę, że świetny team. Turniej Pucharu Narodów Afryki, myślę, że generalnie, no tak, Maksiu dokładnie wyszedł, jest tutaj dla was, zaczepia mnie pewnie, to pora już powoli kończyć. Ja myślę, że Puchar Narodów Afryki generalnie, świetny turniej, fantastyczna postawa Komorów, ogromne rozczarowanie Algieria, ogromne rozczarowanie Nigeria, która moim zdaniem Gana, ale Nigeria ma potencjał tak niewyobrażalny, tak duży, że po prostu wydaje mi się, może, że... Wiesz, może Łukasz, może nie jest tak do końca, może ma ten potencjał rzeczywiście, ale nie tak duży, jak nam się wydaje, bo ty cały czas żyjesz tą reprezentacją Nigerii z lat 90. Wspaniałą reprezentacją Nigerii. Tak wiesz, ta Nigeria, tak jak Kamerun, ma swoje gwiazdy, ale ma też mnóstwo słabych punktów. I myślę, że i Kamerunczycy mają słabe punkty, i Nigeria ma słabe punkty. Jeżeli miałbym sklasyfikować tę drużynę, jeżeli chodzi o potencjał w Afryce, to na pewno bym na pierwszym miejscu, no w tym momencie, no to Senegal jest oczywiste, bo zdobył mistrzostwo Afryki, ma najlepszą ławkę rezerwową. Jeżeli chodzi o potencjał ofensywny, to na pierwszym miejscu jest Algieria. Tylko że widzisz, no boisko. Ale wiesz, a mówienie o tym spekulacje to jest co innego. Ale z drugiej strony oddajmy Algierii, co wygrała. Wygrała przecież mistrzostwa Afryki poprzedniej, wygrała niedawno Puchar Krajów Arabskich w Katarze. Także myślę, że trener nie będzie zwalniany. Tu z Kamerunem na pewno Algieria w tym dwumeczu według mnie jest faworytem, bo jeżeli ci piłkarze wejdą na taki tryb normalny, na co ich stać, to, no to może być też fantastyczne spotkanie, bo w Kamerunie z kolei są tacy piłkarze jak Aboubakar, który wchodzi w meczu z Burkina Faso, który już jest teoretycznie przegrany i strzela dwa gole. Pokazuje, że jest mistrzem. Gra co prawda tylko w Al-Nassr, które u nas się nie docenia, ale to są kluby z Arabii Saudyjskiej. Ja sobie spojrzałem nawet na klasyfikację strzelców. W Arabii Saudyjskiej są piłkarze tych takich najlepszych piłkarsko nacji. W różnych krajów świata, czy Hiszpania, czy Brazylia, czy Argentyna, to te piłkarze tam dominują, także u nas się nie docenia wielu rzeczy, tak jak Ligi Egipskiej się docenia, gdzie produkuje tak fantastycznych obrońców, tak fantastycznie zdyscyplinowanych tutaj zawodników, że to się tak naprawdę trzeba spojrzeć szerzej, a Puchar Narodów Afryki to bardzo ciekawa impreza, bardzo ciekawa impreza. Ja mówię, jestem rozczarowany tylko tą małą ilością goli, ale po prostu łapałem się za głowę, jak widziałem, jak ci piłkarze marnują rzut karny za rzutem karnym. I to zdarzało się naprawdę wielkim zawodnikom, jak Riyad Mahrez czy Fabio Mane. No coś jest nie tak z tym. Lepsze wykończenie jest w Europie, ale uważam, że w tym roku naprawdę na Mistrzostwach Świata któraś z drużyn afrykańskich może zaskoczyć. Jeżeli Senegal przejdzie Egipt w barażach, bo to też nie będzie łatwe, to stawiam Senegal znowu, że
może zajść bardzo daleko, dlatego że ma fantastycznie poukładaną drużynę, tak, w takim starym europejskim stylu, wyrachowaną, cwaną i też mającą takie typowo piłkarskie atuty. No jeżeli masz tutaj defensywy pomocy Gidrisa Gueye z Paris Saint-Germain, stoper Abdou Diallo z Paris Saint-Germain, wchodzą goście z Marsylii, masz z przodu biega człowiek z Liverpoolu, na środku obrony Koulibaly, który na pewno odszedłby do innego klubu niż Napoli, ale na pewno tam ci włoska mafia go nie puszcza. No bo nie, to jest... No tak, nie, no Koulibaly jest fenomenalny. To jest fantastyczny piłkarz. Ale Koulibaly jest genialnym piłkarzem. Myślę, jest że... On jest genialnym człowiekiem. Miałem przyjemność z nim porozmawiać nawet w sezonie po meczu Senegal-Polska. Obserwowałem go, jak się też zachowuje, ale w kilku przypadkach. Naprawdę fantastyczny człowiek. I no w tym Senegalu, jeżeli chcemy zbudować drużynę, patrząc na reprezentację Polski, no to musimy dobrą drużynę. To musimy bazować też na więzi. A w Senegalu jest ta więź. I tą więź widzimy w zespołach, wielu zespołach afrykańskich. W wielu zespołach na pewno widzimy z Ameryki Południowej, na przykład teraz w takiej Kanadzie, która świetnie sobie zdradzi, zwróci uwagę, poczyna w eliminacjach do Mistrzostw Świata i to może być czarny koń mundialu tegorocznego. Czy w Stanach, no to Team Spirit jest od zawsze, no to u nas też musimy zbudować. Nasi zawodnicy nie powinni się zajmować tym, żeby nie wiem, przyjeżdżać i w social mediach wyczeć się, chwalić się nowymi tatuażami, tylko budować drużynę, bo jeżeli chcą osiągać, to chcą się zapisać w pamięci kibiców i chcą osiągnąć coś, no to muszą się skupiać na piłce też, żeby tworzyć drużynę, bo my zapominamy czasami nasi piłkarze, gwiazdy gdzieś, celebryci, social mediów, nie wszyscy oczywiście, zapominają, że piłka nożna jest grą zespołową i to trzeba przypomnieć. I mam nadzieję, że twój ulubiony Czesław Wiśniewicz o tym im przypomni. I jeszcze tak a propos tutaj autobusów tego Wojtka Szczęsnego, powiedziałem, że na pomcie, więc że no fajna sprawa, tylko a propos myślę, że Czesław Wiśniewicz jest na tyle inteligentnym człowiekiem, że autobus to jest takie trochę obraźliwe określenie. Jeżeli mamy się bronić, to mądrze i też trzeba rozłożyć akcenty równomiernie na ataki i ofensywę, bo my bazowaliśmy na kontratakach, oczywiście bazowaliśmy na kontratakach szybkości skrzydłowych, ale nasza reprezentacja w 1974 roku słynęła z ofensywnej piłki i wszyscy się zachwycali jej siłą ofensywną, bo są też takie ataki, jest atak pozycyjny, jest atak szybki, a reprezentacja Polski pracowała perfekcyjnie atak szybki. Tak. Gdyby Polska nie należała do bloku komunistycznego, no to pewnie wielu z tych chyba, żeby grało w największych klubach świata i taka jest prawda. No. Teraz mamy potencjał, jaki mamy, ale mam nadzieję, że trener Miśniewicz zrobi wszystko, żeby ten potencjał wykorzystać i powalczymy o zwycięstwo w Barażach. A wy tu Czechów nie denerwujcie, bo tu moi znajomi to się oglądają też, tutaj cioną po oczach dwóch takich dziennikarzy czeskich i cały czas się wkurzają, że to Szwecja. Nie, ja tak nie powiedziałem. Andrzej przypomniał, ktoś tam pisze zawsze i tu Czesi mówią, że nie, to jeszcze im puszczą może to, wiesz. Także Czesi nas już nauczyli na Euro 2012. Powiem tak. Szwedzi też nas nauczyli. To jest, także subskrybujcie, lajkujcie kanał Cioną. Jeszcze na koniec zejdźmy na ziemię, awansujmy do Mistrzostw Świata i nie mówimy, że mamy jeden punkt zdobyć, niech pokażą w każdym meczu. Znaczy nie, ja nie mówię, że mają zdobyć, nie, ja będę precyzyjny. Nie, ja wiem, to miałem na myśli, tylko po prostu, że sukcesem będzie jeden punkt. Sukcesem będzie wyjście, pokazanie dobrej piłki, żeby tak się jest. Za tą piłkę nie wstydzili, ja. A co z tego przyjdzie, to przyjdzie. Grajmy tak po prostu, żeby się cieszyć tą piłką, żeby dawać sobie radość i ludziom radość. Ja mówię o jednej rzeczy, że każdy punkt będzie sukcesem, dlatego tak powiedziałem, że te mistrzostwa będą piekielnie trudne. Puchar Narodów Afryki uczy wszystkich, Komory też miały nie zdobyć punktu. No właśnie, no. I o to. Przykład, ale skupiajmy się przede wszystkim na piłce, na rozwoju swojej drużyny, rozwoju piłkarzy. Nie spekulujmy, nie napinajmy się, tylko niech ta reprezentacja jest od tego, mam nadzieję, że Miśniewicz ich przekona, że ma wychodzić na boisko, pokazać to, co najlepsze i efekty wtedy przyjdą. A na pinki pompowanie balonika zostawmy innym, bo to nie, już nam to nie wychodziło tyle razy. W ogóle trzeba pochwalić Czechów, to jest, jeszcze tylko pan Bianko pyta, czy ona pytanie mam. Moja pani kierownik wybiera się z synem na mecz do Wrocławia na Ligę Narodów z Walią, jak to jest teraz z biletami. Kartę kibica moim zdaniem trzeba mieć, natomiast wszystko zależy od sytuacji covidowej, obostrzeń, także musisz to śledzić na bieżąco, ale moim zdaniem... Będzie lepiej odwołamy covida. No, dokładnie. Miejmy nadzieję, że minie ta... Że się tak poważnie, to że się wszystko unormuje, że będzie okej, okay, że... Morgan, użytkownik,
Morgan pisze jeszcze: Czesi to świetny kolektyw z kilkoma fajnymi nazwiskami. Ja myślę, że to jest fantastyczny zespół przede wszystkim właśnie i to muszę powiedzieć. I wcale nie jestem przekonany, że to Szwecja wyjdzie zwycięsko z tego. Kolega z Czech mi napisał właśnie teraz przed chwilą, że to Czesi mieli ćwierćfinał na Mistrzostwach Europy, a Szwecja miała jedną ósmą i żeby pamiętać o tym. Brawo. Oni się wcale Szwecji nie boją, ale jak Polacy uważają za faworyta Szwedów w tym meczu, bo Szwedzi są gospodarzami, to oni odsyłają do meczu Holandia, Czechy. O, przepraszam cię, Jareczku, zaraz pozdrowimy kolegę z Czech, ale tutaj użytkownik daj się zaskoczyć, mnie wyjaśnił, żadnej karty kibica nie trzeba mieć, widzicie, ja to zawsze na akredytacji, także nie trudno mi powiedzieć, jak to... Ty przyzwyczajony jesteś do karty kibica, bo zbierasz takie karty i zawsze z nimi chodzisz. Okay. Tak jest, ja raczej akredytacja, raczej dziennikarsko, tak to właśnie wygląda. Ja wam powiem szczerze, ja nawet wolę czasami nie z trybun oglądać, a spokojnie na telewizorze w biurze prasowym, żeby poanalizować pewne rzeczy. Natomiast wracając do trochę analitycznie na pewne rzeczy popatrzeć. Natomiast o jedną sprawę chciałem jeszcze... Właśnie, jak się kolega z Czech nazywa, który nas ogląda? Pozdrowimy go teraz serdecznie. Jeden kolega jest Mojmira, drugi jest Stanisław. Pozdrawiamy i Mojmira, i Stanisława i w ogóle gratulujemy im też reprezentacji, bo reprezentacja Czech jest naprawdę ciekawa. I... Też się przypomina Mojmir Staszko, dziennikarz słowacki, też się przypomina mi tutaj, że dobrze ogląda. Też pozdrawiamy... Żeby nie powoływać Czechów w ciągu. Jasne. Pozdrawiamy też Słowaków, którzy nam po prostu dokopali na Euro 2000. Przypomniał mi właśnie przed chwilą. Dokładnie, 2020. Morgan pisze, Jakub Kiwior zagrał dzisiaj fajny mecz w specji, bardzo super szóstka stworzona przez Motte. No i fajnie, i myślę, że trzeba pamiętać o tym chłopaku. Robert Spol pisze z kolei, dla mnie Szwecja nie jest faworytem z Czechami, z Polską też raczej biegali za piłką i wykorzystali nasze słabości, a w 94 minucie nasze odkrycie się. Szanse oceniam 50 na 50, jest sporo racji w tym, co pisze Robert, natomiast wydaje się, że jednak Szwecja nas rozbiła. No, byłem na tym meczu, także Szwecja nas rozbiła. Powiedz mi, Jarku, jeszcze jedną rzecz, mianowicie jak ty w ogóle oceniasz to, że właśnie, że widzimy ten tour de Czesław Michniewicz z kadrowiczami. Ja oceniam to jako bardzo dobry ruch PR-owski, sporo tam uśmiechu jest, sporo tam właśnie jednak przekazania, co robi selekcjoner, który gdzieś... Ja to widzę pozytywnie, po prostu selekcjoner robi to, co do niego należy, tak powinno być, a że jest dużo uśmiechu, radości, no to dobrze wróży, że jeszcze się fajnie to... No bo nie sądzę, żeby to wszystko było udawane, bo tak się nie da udawać. Myślę, że Michniewicz jest człowiekiem udawanym też tak naprawdę. Nie jest, zresztą... Tym bardziej, że ma wiele do udowodnienia tutaj. Znaczy, to ja już powiedziałem, dla mnie to jest parszywa dwunastka i dowódca tej parszywej dwunastki jesteśmy w sytuacji ciekawej bardzo, bo powiedziałbym, że bardzo filmowej, bo albo będzie wielka klapa i będą się cieszyć ludzie typu Jadczak, albo i po prostu będą się rozpisywać ale o tym... Ale Jadczak to nie jest ekspert od piłki nożnej. Tak, ale nie, chodzi mi o to, że będzie pożywka. Będzie... On się generalnie cieszy, jak po prostu to nie wychodzi. Będzie pożywka dla tego typu ludzi, albo zdarzy się coś naprawdę niesamowitego. Ja też jestem i słuchajcie, ten awans na Śląskim w Kotle Czarownic, wspaniale, że ten mecz drugi ewentualny odbędzie się na Śląskim, bo to właśnie tam awansowaliśmy do finałów piłkarskich Mistrzostw Świata, chociażby za trenera Engela, tam pokonaliśmy Anglię 2-1, fantastyczne bramki, kontuzja pamiętna Włodzimierza Lubańskiego, tam grał Antoni Piechniczek, wielki mecz z NRD, także generalnie rzecz ujmując, no moim zdaniem to jest świątynia naszego futbolu, stadion magiczny, Kocioł Czarownic i tam gdyby mogło na ten drugi baraż, mam nadzieję, jeżeli pokonamy Rosję, to tam by weszło 100 tysięcy jak nic. Na ten drugi baraż oczywiście teraz tyle nie może. Będzie ponad 50 tysięcy, myślę. Ale to jest moim zdaniem nasz prawdziwy stadion
narodowy. Wiem, że się teraz narażę niektórym, ale dla mnie Stadion Śląski jest naszym prawdziwym narodowym stadionem. No i tyle. Jeżeli o to idzie, Jareczku, powiedz mi jeszcze jedną rzecz. Tutaj już wspomnieliśmy o Andrzeju Niedzielanie, ale też wielki hit Ligi Mistrzów nas czeka, czyli PSG, Real. Za kim jestem? Nie, nie, nie za kim jesteś, bo to już żartobliwie, natomiast jakiego futbolu się spodziewasz? Właśnie, a co do PSG, czy Kylian Mbappé to będzie nowy bóg futbolu? Wydaje się, że w Katarze skończą kariery Cristiano Ronaldo, przynajmniej te reprezentacyjne, czyli Cristiano Ronaldo. Ja nie wierzę, ja myślę, że Cristiano Ronaldo dociągnie jeszcze do kolejnych euro i tam zagra jakiś turniej. Myślisz? Na natomiast robi się... Ja myślę, że jeżeli Argentyna zrobi tutaj wynik jakiś, to jeszcze Messi zagra jeszcze się na jakieś jedno Copa America złapie, bo teraz jest taka tendencja, żeby jak najdłużej ciągnąć. No zobacz, patrz, jeżeli Ibrahimowicz wrócił do kadry w wieku 40 lat, to dlaczego oni mają nie grać? To prawda. Ja powiem ci, że jeżeli ktoś mówi, że to będzie jego ostatni mundial, to wiesz, już słyszałem tyle tych ostatnich mundiali, tyle tych ostatnich euro, a potem jak jest taka pokusa, żeby zagrać, to wracają. Ale to wszystko zależy, tak naprawdę wszystko zależy od wyników. Po drugie, jeżeli mówimy o ostatnim mundialu Cristiano Ronaldo musi do tego mundialu awansować. Ja to się nie zgodzę, powiem, że nie zgodzę się z kolegą przedmówcą wcześniejszym, Jarkiem Nowakowskim. Ja myślę, że Portugalia wypnie Włochów z barażu po prostu. Tak. Jeżeli wygra z Turcją, poradzi sobie też z Włochami i Portugalia wcale nie jest na... nie ma słabszej drużyny niż miała, tylko po prostu szuka tego optymalnego ustawienia, optymalnego składu i ma zresztą kapitalną linię pomocy. Na Ronaldo się na takie mecze mobilizuje i tu może być pasjonujący mecz, mogą zadecydować detale, ale bardzo lubię Włochów. Oczywiście wiesz, mam sentyment też do Portugalii, ale w tych barażach stawiam bardziej na Portugalię. I znów teraz rozłączyło nam Jarka, ale myślę, że co, możemy się jeszcze z nim przywitać, bo go po prostu szkoda, żebyśmy tak się z nim pożegnali tylko przez rozłączenie Jarka. Jarek nam gdzieś jeszcze uciekł, ale zasięg znika, coś wiesz, chyba zasięg znika, problemy z zasięgiem. Chyba zasięg znika. Jareczku, ale tak wracając jeszcze do tego pytania, na czym skończyłem, tam na czym u was skończyłem? Wiesz co, rozmawialiśmy o Portugalii, że może... No to ja stawiam na Portugalię. Tak bardzo mi szkoda Włochów, jeżeli by mieli odpaść. No Jareczku, jeszcze tu jest odpowiedź Darka, który nas słucha, Darka Nowakowskiego. Pisze, powiedz Jarkowi, że może tak być, jak mówisz, ale sercem jest za Włochami. Ja ci powiem, że... Jednych i drugich będzie brakło. Ja zawsze sercem jestem za Włochami. Tak, ja pozdrawiamy Grzesia Wajdę, wielkiego miłośnika Benego, Beny Wajda, fotoreporter. Muszę go też kiedyś zaprosić w charakterze eksperta, to niezwykle... To są takie drużyny, wiesz, przepraszam, tak. To są takie drużyny, że naprawdę obie powinny grać na tych mistrzostwach świata. Chciałbym, żeby obie drużyny grały, oczywiście Polska też jak najbardziej. Szkoda będzie na pewno tu piłkarzy, zawsze zobacz, ta liczba drużyn rośnie na Mistrzostwa Świata, rośnie na Mistrzostwa Europy, ale zawsze są wielcy nieobecni, bo nawet jak Mistrzostwa Europy powiększono finały do 24 zespołów, to Holandia się zakwalifikowała. To pokazuje, że piłka nożna, poziom piłki nożnej na świecie w Europie rośnie. Zdecydowanie. My sobie nie zdajemy, Łukasz, sprawy tutaj w Europie, czasami żyjemy w swoim tu świadku. Niektórzy oczywiście ci, co się mniej piłką nożną interesują albo tak patrzą trochę z pogardą, ale drużyny afrykańskie rosną w siłę. W Ameryce Północnej i Środkowej jest coraz trudniej awansować. Kanada się zrobiła, kapitalną ma drużynę Kanada teraz, naprawdę coś pięknego. To jest niesamowite. Tak, jak oni się Kanada rozumieją. Ma niesamowitą, w ataku ma zawodnika tego Davida, tu Larin, Davida z Lille, Larina z Besiktaszu, Hutchinson jest przecież na środku. Alfonso Davis. Alfonso Davis, oni mają Borjan na bramce. No kurczę, oni mają fantastyczny zespół, dużo młodzieży postawili na młodzież, oni organizują następne Mistrzostwa Świata. Także tutaj poziom piłki rośnie, nawet Mistrzostwa Afryki pokazały, że drużyny są świetnie przygotowane, już nie ma spacerków, nie ma żadnych takich spacerków, jest coraz więcej drużyn, coraz lepiej szkolą młodzież też, także naprawdę ciężko jest się przebić. I myślę, że te Mistrzostwa Świata w Katarze będą super ciekawe. A pojęcie faworyt to nie ma żadnego znaczenia, bo to, żeby wygrać mistrzostwa, trzeba grać super w piłkę. Super, przynajmniej mieć jakiś tam wielki atut, żeby go jakoś wyeksponować. Tak jak, nie wiem, czy Egipt miał tą obronę świetną tutaj na Mistrzostwach Afryki, czy Senegal, ale też organizację gry, tak samo i też indywidualności. No zobaczymy, będzie na pewno bardzo ciekawie. No i chciałoby się, żeby reprezentacja Polski uczestniczyła w tym wielkim święcie. No fajnie by było.
Ja myślę, że tutaj fajnie ktoś skomentował. Boss Jack 89, nasz stały widz. Subskrybujcie i lajkujcie kanał Cioną Poczach. Napiszcie mi, ile jest lajków, bo w tym moim programie tych lajków nie widzę. Natomiast rzeczywiście Krukiem i Cioną po oczach to jest bardzo fajne nawiązanie do nazwy naszego kanału. Ja w ogóle myślę, że jeżeli tylko się uda pojechać do Moskwy, to z Jarkiem zafundujemy wam bardzo fajny live pomeczowy. Jeżeli to będzie tylko możliwe, to siądziemy na stadionie. Coś ekstra może się uda. A może ściągniemy Andrzejka Niedzielana wtedy i we trójkę siądziemy na stadionie w Moskwie po meczu. Jeżeli tylko będzie można porozmawiać i Andrzej też będzie, to jak najbardziej. Czy... Grzesiek Wajda też się wybiera do Moskwy, tam zresztą ma swoich fanów pod stadionem właśnie Dynama. Beny, myślę, że... Taki starszy kibiców Dynama Moskwa, jak usłyszeli Wajda foto, to było towarzysz. Tak jest. Szczęśliwi byli, także... 50... Papieroskami poczęstować się też nie pali. Tak jest, 58 lajków, 61 pisze Marcin Genderka, także dawajcie minimum do 70 lajka, abyście usiedli w dobrych humorach po meczu, pisze Morgan. I generalnie rzecz ujmując, my mamy na ogół z Jarkiem dobry humor. Także... Ale nie po meczach Polski przegranych. Ale nie po meczach, tak, nie. To... Szczególnie po Słowacji to byłem zbity strasznie. Ja po Słowacji wykrzykiwałem, będąc w stanie mocno wskazującym na... Co sądzę o Paulo? O Paulo. Tak słyszałem. Nawet słuchajcie, na ogół to Jarek jest głośniejszy ode mnie, ale w tym układzie. To... A Grzesiek Wajda w tym czasie ja dodatkową kanapkę. Dokładnie, także w tym. Nie byłeś w stanie. W tym układzie jakby Jarek nie uspokajał. Natomiast no, byłem wściekły po tym spotkaniu. Ja myślę, że to. Ach. Nie ma co wracać zresztą do tej Słowacji, do Sousy. Nowy rozdział, polski Mourinho, Czesław Michniewicz, jak dowódca parszywej dwunastki, rusza na misję Rosja, na misję komandosów i mam nadzieję, że zdobędą tę Moskwę bez strat, a potem ruszą na Stadion Narodowy Śląski. Tak bym to powiedział, nasz prawdziwy stadion narodowy na Śląsku. Bardzo się cieszę, że... A w międzyczasie dowiemy się, że otwierają u nas taki ośrodek w Clairefontaine. Jak... Dokładnie. I Wajda foto przyjedzie tam robić zdjęcie. A Łukasz Ściona z Jaromirem Krukiem zrobią pierwszy reportaż z polskiego Clairefontaine. Zaprosimy jeszcze przy okazji pozdrowienia tego obiecującego dziennikarza Super Expressu Marcina Łatatasia, prawda? Tak. To też nowa twarz, jak Marcin się tak nie będzie przejmował, co ludzie o nim czasami mówią i co tam plotkują, spekulują, to może do Ciony odsyłam. To może naprawdę zrobić dużą karierę w dziennikarstwie, tylko musi bardziej w siebie uwierzyć. Polecam artykuł w Super Expressie, może Marcin się zmobilizuje, bo już miesiąc czekamy na kolejny, ale kiedyś była taka fala z Jerzym Wilkiem. Polecam wszystkim tutaj, naprawdę, bo to młody, zdolny dziennikarz. To wiara w siebie po prostu. Czesław Michniewicz by nam, myślę, szybko nauczył wiarę w siebie. Myślę, że tak. Bardzo Ci dziękuję, Jarku. Jutro widzimy się także. Jarek zamknie tradycyjnie program. Jutro Kapitan Odry Opole. Tak, dużo opolskich wątków jutro. To ja się przygotuję specjalnie o Odrze Opole. Ale Odrze Opole mi się kojarzy z Antoniem Piechniczkiem chyba. Tak. Z Antoniem Piechniczkiem, z tamtymi czasami właśnie. I z Józefem. Z Józefem Mynarczykiem. Z Kloze. Jak najbardziej. Tak, z europejskimi pucharami kiedyś tam coś tam było, chyba gdzieś tam walka o europejskie puchary, tak, coś tam było. Będzie się działo. Z Magdeburgiem chyba grali. Grali dużo historii w opolskim futbolu, też jest. Bardzo Ci dziękuję, Jareczku. Trzymaj się. Do jutra. Dzięki, do zobaczenia. Dzięki, na razie. Jaromir Kruk był naszym gościem. Wam wszystkim też już dziękuję. Zagraliśmy 2 godziny 28 minut. Bardzo wszystkim jeszcze raz dziękuję i przypominam o naszym konkursie. Władysław Żumuda, pióra Dariusz Górowski. A ty będziesz piłkarzem z autografami Władysława Żmudy i Dariusza Kurowskiego dla osoby, która minimum 100 subskrypcji zdobędzie dla kanału Cioną po oczach i więcej i weźmie udział w tym konkursie. Wówczas wyślemy taką książkę. Bardzo wam wszystkim jeszcze raz dziękuję. Kapitan Odry Opole, Kazimierz Węgrzyn, mnóstwo ciekawych gości, być może jeżeli się uda to w środę, ale mamy to mieć potwierdzone, prezes Jagiellonii Białystok Wojciech Pertkiewicz, także naprawdę no, myślę, że fantastyczni goście i po prostu szykujcie się na to, co się będzie działo. Zaczynamy mocno, poniedziałek Wojciech Grzyb, wtorek
Jacek Magiera, środa prawdopodobnie Kazimierz Węgrzyn. Także myślę, że takich gości nie ma nikt na live ciągną po oczach. Trzymajcie się, do zobaczenia. Pamiętajcie o subskrypcji, mówcie, żeby subskrybować kanał ciągną po oczach. Pomyślcie o tej płatnej subskrypcji, tam są cztery wersje tych płatnych subskrypcji, ale najważniejsza jest jedna rzecz. Trzymajcie kciuki za trenera Michniewicza, żebyśmy pojechali do Rosji. No i tam wrócili zwycięsko, jako ta parszywa dwunastka, trzynastka z naszym generałem Mourinho. Trzymajcie się, do zobaczenia. Salut. Puszczę wam jeszcze na koniec logo ciągną po oczach. Siema.